Cześć! Dziś nagrywamy dla Was trzeci odcinek Lisa w Kurniku, naszej kampanii Vampira Maskara TV20. Poznajcie członków naszej koterii. Cześć, jestem Nasty, odgrywam postać Annabel, która jest córką kakofonii i jeździ na wózku i jest hematologiem. Cześć, tu Ary, gram tremerskim przywódcą kultu Arwicem. Cześć, tu Entiany, gram tremerskim chirurgiem Cioko. Cześć, tu Savro, gram markawiańskim prywatnym detektywem Chrisem. Ja zaś nazywam się Kresyda i będę dzisiaj pełnić funkcję mistrza gry. Zanim przejdziemy do wydarzeń dzisiejszej nocy, przypomnimy sobie krótko wydarzenia z poprzedniej sesji. A działo się wiele. Początkowo wydawało się, że miał to być kolejny spokojny wieczór na ranczu Kordowie, w niewielkim mieście, nieco na wschód od Sacramento. Tremery Rebecca i McClee, którzy tymczasowo zastąpili Belle i Chrisa, z pewnością nie spodziewali się ujrzeć opancerzonego buldożera dewastującego ich małe miasteczko. Chaos powiększał się z godziny na godzinę, niemalże wręcz z minuty na minutę. Zwłaszcza, że w międzyczasie doszło też do kilku eksplozji, podpaleń. No i bezradni śmiertelnicy, policja, okazało się, że najlepsze, co mogą zrobić, to jak najszybciej ewakuować cywili i odgrodzić ranczo Kordowe kordonem. Rebece udało się zneutralizować kierowcę buldożera. Okazał się zwykłym śmiertelnikiem, a może nie do końca takim zwykłym, bo mocno naćpanym. Rebecca nierozważnie wypiła jego krwi i to wywołało u niej toksyczne, narkotyczne efekty. Ktoś podłożył ogień także pod schronienie naszej dwójki Tremere. Kiedy pobiegli tam sprawdzić, co się stało, McCree, który tak już był ranny, ostatecznie zginął przygnieciony płonącymi zgliszczami. Kiedy Arvis, Cioko, Eris oraz Julian przybyli na miejsce, właściwie nie było czego ratować. Co prawda udało im się ten pożar przygasić, ale tak naprawdę było już za późno, a dodatkowo, omyłkowo wywiązała się strzelanina między nimi a Rebeką. I chociaż spokrewnieni opamiętali się na tyle wcześnie, aby nie wymordować się nawzajem, ktoś wykorzystał zamieszanie. Wypuścił z zagrody spanikowane bydło. Pod kopytami opętanych strachem zwierząt Rebecca osunęła się w letarg. I to w tym momencie Arvis dostrzegł tajemniczą postać z naręczem ryb stojącą na środku ulicy. Ale kiedy spojrzał tam ponownie, już jej nie było. Na tym zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie. Przechodzimy więc do wieczoru 21 grudnia 1999 roku. Noc zapada nad Kalifornią. Do świąt pozostały raptem 3 dni, ale amerykańskie stacje radiowe chwilowo przestały nadawać kolędy. Nastrój świątecznego oczekiwania runął nomen omen w gruzach, a właściwie w gruzach rancza Kordowy. Lokalne i krajowe media nie przestają nadawać komunikatów na temat tragedii w ranczu Kordowie. W tej chwili to małe miasteczko jest zupełnie wyludnione. Mieszkańców ewakuowano głównie do Sacramento, ale też do innych miejscowości w całym hrabstwie, a ci, którzy mieli się gdzie powiedzieć, wyjechali być może nawet jeszcze dalej. 3 opancerzone buldożery zdemolowały budynki w mieście, towarzyszyło im wsparcie od podpalaczy i zamachowców bombowych. Telewizja emituje kadry, ujęcia, widać wozy strażackie, widać całą procedurę poszukiwania ofiar. Być może ktoś jeszcze gdzieś tam przeżył pod jakimiś gruzami, a może czekają już tylko kolejne ciała. Jak dotąd wiadomo o ponad 100 ofiarach śmiertelnych, także wśród służby bezpieczeństwa. No ale właśnie, wciąż odnajdywane i identyfikowane są nowe zwłoki. Liczby rannych i poszkodowanych
wciąż nie udało się już oszacować. Wiecie, że w ciągu dnia prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił przemowę, w której złożył kondolencje całej ludności Rancho Cordovy. Zapowiedział też bezwzględną walkę ze sprawcami. No i ogłosił żałobę narodową tuż przed świętami. Szczęście w nieszczęściu, w oficjalnym przekazie medialnym nie ma przynajmniej na razie nic, co łamałoby maskaradę. A Chris i Belle spędzili poprzednią noc na prośbę Hongyu właśnie na śledzeniu na bieżąco wszystkich dziennikarskich relacji, które tylko się dało. W prasie, w radiu, w telewizji dominują takie sformułowania jak: to czarny dzień w historii całej Ameryki. Trudno sobie wyobrazić, aby po takiej tragedii Rancho Cordova jeszcze kiedykolwiek się podniosło. Znaleźli się też tacy, którzy stwierdzili, że to na pewno wina gier komputerowych, bo one uczą młodzież agresji i parę innych mądrych sloganów. Co być może ważniejsze dla was, a przynajmniej mające większy wpływ na waszą egzystencję, to to, że w całym hrabstwie ogłoszono stan wyjątkowy, zwiększono liczbę patroli policyjnych, do współpracy zaangażowano też wojsko. Nie wprowadzono oficjalnej godziny policyjnej, ale jednak uprasza się obywateli o nieopuszczanie domów po godzinie 22 i noszenie przy sobie dokumentów. Poza tym natychmiast pojawiły się takie inicjatywy jak zbiórka charytatywna na świąteczną pomoc dla poszkodowanych i tym podobne. Tego wieczoru, mimo że zrobiło się nieco cieplej, mimo że mrzawka ustała, kiedy wyjrzycie przez okno, widzicie domy udekorowane lampkami i ostrokrzewem, ale w powietrzu czujecie, może wyimaginowany, ale słodkawy, mdlący zapach krwi i kwaśny odór strachu. Poprzedniego wieczoru w samym ranczu, na samym terenie należącym niegdyś do Rebeki i McCree, Arvish, Chiyoko, Eris i Julian zabezpieczyli, co się dało, byle zdążyć przed świtem, byle zdążyć zanim pojawią się jacykolwiek śmiertelnicy. Nie było tego tak naprawdę wiele. Pożar zdążył strawić większą część mienia dwójki samozwańczych kowbojów. Niemniej jednak należało się upewnić, że nie zostanie tam nic, co mogłoby wpaść w niepożądane ręce. A jeżeli nie byliście w stanie czegoś sprawdzić albo uratować, no to cóż, waszym zadaniem było tak naprawdę dopełnić dzieła zniszczenia. Po czym wróciliście do Sacramento, zostawiając na miejscu jeszcze gule, które w razie czego mogły udawać spóźnionych w ewakuacji mieszkańców Rancha Cordovy. Łatwiej z rancha wyjechać, niż do niego wjechać. To Julian wniósł ciało Rebeki do fundacji. Suche, pomarszczone zwłoki, lekkie jak gałązka. Tego wieczoru Arvis i Chiyoko budzicie się przede wszystkim z wiedzą, że czeka was konfrontacja z Lordem Gerszkowiczem. Także z pozostałymi członkami klanu nie zostało już zbyt wiele. Jakie są wasze myśli, odczucia po wczorajszych wydarzeniach? Znów się zaczyna. Tragedia, no. Straszliwa. Obawiacie się spotkania z Gerszkowiczem? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by ratować McCree i Rebekę. A propos tego, Chiyoko, jak się czujesz z tym, że co prawda nieświadomie, ale jednak strzelałaś do Rebeki, co oznacza, że w jakiś sposób jednak przyczyniłaś się do jej torporu? Chiyoko uważa, że słusznie zrobiła, broniąc Juliana, nawet jeśli potem okazało się, że popełniła błąd. Ile Chiyoko ma człowieczeństwa? 6. W porządku, nie będzie potrzebny rzut na jego ewentualną utratę. Spotykacie się wszyscy, to znaczy cały klan Tremere, w tej samej sali konferencyjnej, w której ongiś obradowaliście w znacznie większym składzie, to znaczy właśnie z Rebeką, z McCream, z Lloydem. Dziś jest was nieco mniej, bo wasza dwójka
Lord Gerszkowicz, Eris i Julian oraz Arlin. Eris nie wygląda, jakby wydarzenia poprzedniej nocy szczególnie na nią wpłynęły. Prawdopodobnie bardzo dobrze się wyćwiczyła w noszeniu na twarzy zawsze tej samej, profesjonalnej, nieco surowej maski. Ale co ciekawe, Julian... Powiedzieć, że nie wygląda na wstrząśniętego, to byłoby kłamstwo. Natomiast na pewno nie jest roztrzęsiony, czego można by się spodziewać. Raczej niespotykanie cichy, skupiony, jakby potrzebował sobie coś bardzo dobrze przemyśleć. Już bardziej widać zdenerwowanie po Arlin, szczerze mówiąc, która nie podejrzewa się, żeby miała jakieś powody, żeby czuć szczególne przywiązanie do Rebeki czy do McCree. A jednak odnosicie wrażenie, że to ona najgorzej przyjęła wiadomość o tym, co się wydarzyło w ranczu. No i Lord Gerszkowicz, panujący nad emocjami, ale trudno powiedzieć, aby usatysfakcjonowany przebiegiem wydarzeń. Czy chcecie coś zrobić, zanim zacznie się spotkanie? Chcecie z kimś porozmawiać albo ze sobą? To ja może tylko tak zagaduję do Arvisa. Obawiasz się czegoś? Nie wiem, no wydaje mi się, że przyjechaliśmy jak już było, kurde, po wszystkim prawie, że więc co mieliśmy więcej zrobić? Szkoda tylko, że tak wyszło z tą rozróbą na samym końcu, tak? Dlaczego nas, kurde, zaatakowała? Też nie wiem. Ty masz przynajmniej czystą kartę. No ale to widziałaś, no próbowałem ją powstrzymać, a ona mnie nożem próbowała dźgnąć. Zobaczymy, jak się będę na to zapatrywać. Mhm. To chodźmy. Chodźmy. W sali panuje pełna napięcia cisza. Nikt się za bardzo nie rusza, nie rozmawiają ze sobą, tylko Arlin nerwowo kiabie brzeg sweterka. Kiedy zajmujecie miejsca, Lord Gerszkowicz wita was z kiniem głowy, po czym wstaje. W takim razie, skoro jesteśmy już w komplecie, możemy zaczynać. Po czym poprosił Eris, aby jeszcze raz zrelacjonowała przebieg wczorajszych wydarzeń. Widzicie, że Eris robi to w pełni profesjonalnie. Głos jej nawet nie drgnie, nie drgnie jej żaden mięsień na twarzy. Więcej nawet, ma przygotowane na piśmie sprawozdanie, którym się posiłkuje, kiedy mówi. Co może wskazywać na to, że po tym, jak wróciliście do fundacji, nie położyła się spać, kiedy wzeszło słońce, lecz siłą woli zmusiła się do tego, żeby jeszcze chwilę posiedzieć w jakimś dobrze zabezpieczonym pokoju, być może z żaluzjami antywłamaniowymi, gdzie ani promień dziennego światła nie mógł się przedostać, żeby stworzyć opis tych wydarzeń. I teraz przedstawia z całą skrupulatnością, dokładnie opisuje każdy szczegół od tego, jak spotkaliście się z policją, poprzez stoczone walki z tym, co ona uznała za bojówkę sabatników, aż po przebieg wydarzeń przy hangarze. Nie pominęła niczego. Wyraźnie zaznaczyła jednak, że to Rebeka zaatakowała pierwsza, co zresztą jest zgodne z prawdą. A także, że kiedy udało się na chwilę uspokoić sytuację, Rebeka zachowywała się dziwnie. I tu Eris z niejakim wahaniem spojrzała w stronę Arvisa, jakby szukając u niego potwierdzenia. Pamiętasz, Arvisie, byłeś jedną z osób, które podejrzewały, że Rebeka była pod wpływem jakiejś substancji. Powiedziałeś to wtedy. I teraz Eris spojrzała na ciebie, jakby szukając potwierdzenia w twoich oczach. To kiwam głową. No, wydaje mi się, że tak. Takie są przynajmniej symptomy. Były. Więc to także zostało zawarte w raporcie. Gerszkowicz słuchał w skupieniu z marsową miną. Po tym, jak Eris skończyła mówić, jeszcze przez chwilę nikt się nie odzywał. Aż w końcu Lord Tremere znowu wstał. To był atak na dom i klan Tremere. Nie na Sacramento, nie na księcia, nie na Camarille, ale na dom i klan Tremere.
precyzyjnie wymierzony. Powiedziałbym wręcz, że niemalże skoordynowany co do godziny, a na pewno co do dnia. I to jest ten moment, dzieci, kiedy musimy pokazać Sabatowi i Camarilli, że jesteśmy silni. A jesteśmy silni, bo jesteśmy lojalni i jesteśmy jednością. Targnięcie się na dom i klan Tremere to błąd, który będzie Sabat drogo kosztował. Mam jedną prośbę, o której już zresztą wczoraj wspominałem, ale chciałbym to dzisiaj podkreślić. Mianowicie, aby nikogo, absolutnie nikogo nie informować o tym, że Inkwizytor Lloyd wczoraj opuścił Sacramento. I kiedy mówię nikogo, rzeczywiście mam na myśli nikogo. Nikogo ze spokrewnionych, nikogo z Camarilli, nawet księcia, nawet szeryfa. Czy wyrażam się jasno? Spojrzał na was? Czy ja pokiwa głową? Pokiwałem głową. Bardzo mnie to cieszy. Wiem, że książę przygotowuje na dzisiaj oficjalną odezwę do spokrewnionych w mieście. Prawdopodobnie przyślę tu kogoś, żeby ją odczytał. Więc myślę, że to, na czym w tej chwili musimy się szczególnie skupić, to zabezpieczenie w pierwszej kolejności fundacji, w drugiej kolejności miasta, a także uporządkowanie sprawy z Rancho Cordową na tyle, na ile to będzie w tej chwili możliwe. Dziękuję wszystkim za przybycie i proszę, abyście albo nie opuszczali fundacji, albo byli stale pod telefonem i gotowi jak najszybciej się z powrotem tutaj zjawić. To na razie wszystko. Ciepko czeka, aż wyjdą starsi rangom, a potem ona sama także wychodzi. Rzeczywiście kolejność wychodzenia z sali jest ściśle przestrzegana. Pierwszy opuścił ją Gerszkowicz, dopiero później Eris, za nimi Julian i Arlene. Chociaż Arlene zawahała się przez chwilę, kiedy spojrzała na was. Wygląda, jakby była trochę w transie. Ale pokręciła głową i wyszła przed wami. No nic, to pójdę może do biblioteki, zobaczę, jak można jeszcze zabezpieczyć fundację i miasto. Co z naszą koterią? No to poinformuj ich, że Sabat znowu atakuje. Myślę, że tyle to już wiedzą. Moglibyśmy się spotkać i spróbować razem pomyśleć. No moglibyśmy też. To może chodźmy od razu po prostu do mnie i do Belle. Tylko daj cynk Chrisowi. Skoro już o Belle mowa, prosiłabym cię, Naski, żebyś wykonała rzut na swoje koszmary. To jest po prostu willpower. Tak, z trudnością 7. Tutaj jest... 3 sukcesy widzę. Nie wiem czemu na 6 zrobiło, bo nie miałam wyboru. Aha, bo tutaj jest wybór. Nie. Tak czy inaczej, masz 8 i 7, czyli masz 2 sukcesy. Czyli to powinno wystarczyć. Więc twój sen w ciągu dnia był niespokojny, tak samo jak od dłuższego czasu. Na szczęście po przebudzeniu się jesteś w stanie jakoś się z tych wizji otrząsnąć. Szybko zresztą wyciekają z twojego umysłu, trochę jak woda ze stulonych dłoni. Nawet kiedy próbujesz sobie przypomnieć, co dokładnie ci się śniło, odkrywasz, że jest to coraz trudniejsze i trudniejsze. Jedyne, co pamiętam, to ostatnią scenę bycia zdeptywaną przez byki. Być może. Nie jestem pewna, dlaczego miałoby się coś takiego śnić, Belle. No właśnie. Dlatego to jest... Dlatego uznała, że to jest bzdura. Przecież takie rzeczy się nie zdarzają. Kiedy już się ubierzesz, wyjedziesz na wózku z pokoju, widzisz, że Colin coś grzebie w przykoszu na śmieci. Hej, co jest? A nic. Jak nic? Jak się wyprostował i zrobił bardzo niewinną minę. No, nic. Cześć. Jak spałaś? Chyba całkiem nieźle akurat dzisiaj. Już nawet nie pamiętam, co mi się tam śniło. Cały dzień nawijali w telewizji o tym waszym ranczu. No, coś ciekawego słyszałeś? Czy powtarzają się w kółko? No, w sumie powtarzają w kółko, ale jaka tam była jadka! Zabierzesz mnie tam?
Nie sądzę, żeby tam kogokolwiek wpuszczali. I nie uważam, żebym była jakimś wyjątkiem. Chciałbym zobaczyć. Nigdy nie widziałem budynku zburzonego przez buldożer. A wiesz co, ja myślę, że nigdy byś tak dobrze nie zobaczył nigdzie jak przez telewizję. To masz do zobaczenia. Najlepsze powiększenie. Ale to nie to samo. A poza tym może mógłbym wziąć jakiś kawałek cegły na pamiątkę? Nie ma ciekawszych rzeczy do kolekcjonowania? Naprawdę? Kamień z budowy? Ej, kamienie są fajne. Czyli powiadasz, że w tą stronę chciałbyś się szkolić? Popatrzył na ciebie. Nigdy nie zbierałaś fajnych kamyków? A poza tym, pomyśl, to nie jest byle jaki kamień, to jest kamień z masakry. Może na przykład polała się na jego krew, albo coś takiego. I dlaczego miałoby to być tak bardzo fascynujące? No, jak ty nic nie rozumiesz. No dobrze, więc co tam ukrywasz? Dorośli są nudni. Nic nie ukrywam. No już nie kłam, pokaż. I tak stanął tak dokładnie, żeby zasłonić sobą kosz na śmieci. Bel podjeżdża. No przecież chyba nie będziesz grzebać w śmieciach. A jakoś ty grzebałeś. Jak jakiś żul. Wcale nie grzebałem. No dobrze. To ja to wysypię. Wyrzucałem puszkę po Pepsi. Oj, Bel ma w tym momencie oj. Bel bierze i wysypuje zawartość śmietnika na podłogę. Ja tego nie będę sprzątał. Zobaczymy. Wasz śmietnik, odkąd Colin się wprowadził, jest użytkowany znacznie częściej niż kiedy lokal zamieszkiwałaś wyłącznie ty i czasami Chiyoko. Początkowo nie zauważasz wśród śmieci niczego niezwykłego, ale już masz to nawet, wiesz, powiedzieć Colinowi, że dobra, okej, niech to zgarnie z powrotem, ale stwierdzasz, że nie widzisz też puszki po Pepsi, którą rzekomo wyrzucał, więc jeszcze raz... Dokładnie, przyglądasz się śmieciom, zauważasz jakąś taką urzędową kartkę, na której jest jakaś pieczątka. O nie, biorę to. Awizo. Jakiś list został nieodebrany. Colin tak spuścił głowę, bo jest zły, że to znalazłaś. No a czemu mi nie powiedziałeś? Czemu mi nie mówisz takich rzeczy? Gdzie byłeś? Czemu zostawili awizo? Przecież miałeś odebrać. Nie chcieli mi dać, bo powiedzieli, że nie jestem pełnoletni i nie mogę się podpisać. No, ale to tym bardziej powód nie jest, żeby wyrzucić ten list. Ale to od tych prawników. Przecież chyba nie chcesz mnie oddać. No, oczywiście, że nie chcecie oddać, ale zobacz. Jeżeli sytuacja będzie wyglądać w taki sposób, że ja będę wyrzucać te papiery, a nie będę ich czytać i nie będę wiedziała na przykład daty, kiedy muszę się stawić na sprawie w sądzie, oni mogą po prostu tutaj przyjść z policją i cię zabrać. A to byłoby gorsze. Nie damy się im, prawda? No oczywiście, że się im nie damy, ale lepiej zrobić to mądrze, bo pamiętasz, wiesz, że jesteśmy zobligowani do przestrzegania czego? Tych głupich, nudnych zasad. Które głupich, nudnych inni wymyślają bez pytania się nas o zdanie. Oczywiście, no bo te zasady mają już tysiące lat. To nie jest tak, że sobie wziął, o, Lord Gerszkowicz wymyślił. Starsi od niego myśleli. Kto? No tam taki jeden, no nieważne. Ważne jest to, że my chcemy rozwiązywać takie problemy mądrze, a nie przez wyrzucanie. Wyrzucenie nie sprawi, że problem zniknie, tylko może się pogorszyć przez ignorancję. Musisz pamiętać o takich rzeczach. Nie chciałem cię denerwować. Ale to mi bardziej mnie denerwuje to, że boisz się ze mną być szczery. Nie boję się być z tobą szczery, ale... No to bądź i nie wyrzucaj tak. Nie chcę, żeby mnie zabrali. No, ja też nie chcę, żeby cię zabrali i na pewno do tego nie dopuścimy. Ale żeby do tego nie dopuścić, to ja muszę otrzymywać te listy. Obiecujesz, że mnie nie oddasz? No, na pewno cię nie oddam, ale nawet jeżeli mi ciebie wezmą, to ja cię znajdę. Jego duże, dziecięce oczy patrzą się prosto w twoje. Wytrzymuję spojrzenie. Widzisz tą rozbrajającą bezbronność, do której Colin nigdy się łatwo nie przyznaje. Rozkładam ramiona, żeby mógł podbiec.
cię przytulić, jeżeli ma ochotę. Nie podbiega, ale wydaje ci się, że widzisz na jego twarzy ulgę. No, to dobrze. No się po prostu Bel do niego uśmiecha. Dobrze, tylko jak ja mam teraz odebrać ten list? Coś trzeba wymyślić. Dobra, no dzisiaj na pewno, wczoraj była ta sytuacja dzika, ale dzisiaj wieczorem już na pewno skupię się właśnie na tobie. To kiwał głową, a czym poszedł sobie zrobić kanapkę. Chris, ty zakładam, że budzisz się w swoich katakumbach? Tak, dokładnie. Powiedz mi, po wczorajszej, dość intensywnej nocy, spędzonej na śledzeniu najnowszych doniesień, doniesień pośrednio związanych z tym, co jest ci w jakiś sposób bliskie, a czego jednocześnie nienawidzisz? Jak się czujesz tego wieczoru? Jak twoja wada klanowa będzie się dzisiaj objawiać? Zdecydowanie biegun smutny, raczej niezbyt energiczny, tym bardziej, że jak to wszystko się zaczęło, to momentami miałem wrażenie, jakby z tyłu głowy jakiś głos jeszcze próbował mnie przekonać do czegoś, do czego, o czym nawet nie powinienem myśleć. Wprawdzie to tylko jakiś tam głos, który można zignorować, ale jednak też jest to dość męczące. Oglądałeś te przekazy medialne, zwłaszcza relacje w telewizji. Widziałeś spanikowanych ludzi uciekających w popłochu. Nawet któraś stacja była na tyle odważna, aby pokazać jak udało się uchwycić, że jeden z buldożerów faktycznie tratuje człowieka pod swoimi gąsienicami. Nie raz i nie dwa wydawało ci się, że wśród tych uciekających, rannych czy ewakuowanych mignęła ci twarz Izabeli. Mrugałeś, potrząsałeś głową, wrażenie natychmiast mijało, wiedziałeś, że to tylko twoje przywidzenia. A zaraz potem pojawiała się myśl, że w pewien pokrętny, okrutny sposób przecież nie cała Izabela zginęła. Tak, myśl, która już od jakiegoś czasu próbowała się przebijać, nie ułatwiała na pewno niczego Chrisowi. Zdawał sobie sprawę, do czego by prowadziło, gdyby faktycznie się posłuchał tego wszystkiego. Jak to by się mogło skończyć? Ale mimo wszystko gdzieś tam, nawet podświadomie próbował wymyślić coś, jak by to osiągnąć. Chociażby na teraz Sacramento znowu będzie miał kłopoty i on zamiast skupić się na tym, jak z tymi problemami sobie poradzić, momentami zastanawiał się, jak je wykorzystać dla siebie tak naprawdę. Tak, biłeś się z myślami, przedstawiałeś sobie wszelkie argumenty za i przeciw. Pewnie nie pomagało to, że od czasu do czasu nawet wyobrażałeś sobie Judy, która aprobuje te plany. Potem przypomniałeś sobie, że kiedy przed świtem opuszczałeś swoje stanowisko w domu gubernialnym, aby wrócić na spoczynek do katakumb, Hong poprosiła cię o jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, to oczywiście bardzo dobrze, że przynajmniej jak dotąd przekazy medialne nie zagroziły maskaradzie, ale to jeszcze nie oznacza, że śmiertelnicy nie dysponują żadnymi podejrzanymi materiałami. To tylko znaczy, że ich na razie nie ujawnili. Poprosiła cię zatem, abyś spróbował wykorzystać jakieś wtyki w policji, żeby dowiedzieć się tak jakby od dołu. Podejrzewa, że... Zresztą może nawet jej wyjaśniłeś, że nie masz nie wiadomo jakich znajomości, ale nawet czasami zwykli szeregowi funkcjonariusze mogą wiedzieć coś za dużo, mogą mieć przypadkiem czy specjalnie dostęp do czegoś, do czego nie powinni. Czasami mogą kopiować takie materiały, więc żebyś ty się rozeznał, jak to ona ujęła, w tych dolnych warstwach hierarchii,
Natomiast ona wykorzysta wpływy księcia, aby sprawdzać sytuację w cudzysłowie od góry. Zadzwonił twój telefon. Ekran wyświetla imię Arvisa. Odbieram. Halo? No cześć, Chris. Słuchaj, jedziemy do dziewczyn. Musimy się spotkać i obgadać, co się stało. Okej. Okay. Rozłączam się po prostu. Dlatego co ugryzło? Jako, że dostałem cynk, gdzie się zjawić, no to idę, udaję się tam. Arvis Chiyoko, kiedy wy przygotowujecie się do wyjścia z fundacji, zatrzymuje was jeszcze Julian. Mówi tonem wypranym z emocji. Pyta, dokąd się w ogóle wybieracie? Chcemy się spotkać z Belly i Chrisem. Pokiwał głową. Długo was nie będzie? A czy jesteśmy tu teraz potrzebni? Niekoniecznie w tej sekundzie, ale będę chciał, żebyście się zajęli uporządkowaniem rzeczy po McCree i Rebece. Wiecie, to co nam się udało wywieźć z rancha. Trzeba to przejrzeć, posortować, zobaczyć, czy w ogóle jest tam cokolwiek, co może się nam przydać, czy tylko same śmieci. Jak wrócimy, no to się tym zajmiemy. Pamiętajcie tylko, żeby być zawsze pod telefonem. Tak jest. Kiwnął głową i bez dalszych ceregieli pozwolił wam opuścić fundację. Może się pośpieszmy. No tak. Co teraz? Osoby, które wychodzą na miasto... Chociaż nie, jeszcze nie ma 22, to jeszcze nie. Tak czy inaczej, mija jakieś może pół godziny, kiedy w końcu wszyscy gromadzicie się w mieszkaniu Bel i Chiyoko. No wchodźcie, wchodźcie, nie stójcie tak. Jest już Chris? Nie, jeszcze nie przyszedł. Mógłby się pośpieszyć. Zaraz będzie, no ma trochę dalej od was, nie? Tak, tylko... Po prostu mógłby się pośpieszyć. Chiyoko wchodzi do środka i trochę nerwowo drepcze, czekając na Chrisa. No weź usiądź, no to, że tak... Nie denerwuj się, no. Chyba nie stało się nic, bo tak strasznie tam było. Niezbyt przyjemnie. Ale jesteście cali? No. Jak widzisz. Tak, my tak. Tak jak Bel jest normalnie różowa i ciepła, tak teraz pobladła. Ojej, komuś coś się stało? Przecież sama widziałaś w telewizji. No tak, ale w naszych? Chiyoko w sumie to zbywa milczeniem. I dalej wypatruje, wyczekuje Chrisa. No Chris się w końcu zjawia. Spóźniony po prostu. Raczej w zasadzie puka do drzwi, czy tam dzwoni. Jak mu otwierają, bo to w sumie bez słowa wchodzi do środka. Skoro chcieli się spotkać, to pewnie mają coś do powiedzenia, więc niech mówią. Milczycie. Nikt nie wie, od czego zacząć rozmowę. No dobra, Chiyoko, Arvis, my wiemy tylko tyle, co w wiadomościach. No się posrało. No kurwa, nie strasz tak, tylko mów! No co, no wygląda na to, że Sabaty podniósł łeb. Zaatakował i się oberwał tym dwóm z rana. No było tutaj dwóch raz takich. To o nich mówisz? No było. No dokładnie. Ale co tak na zawsze, zawsze? W połowie. To znaczy, w której? McCree nie żyje, a Rebecca leży w torporze. Jak dobrze, że wam się nic nie stało. Jeszcze może się stać. Nam wszystkim. Znając życie, Sabat szybko nie odpuści. Tym bardziej, że Sabat robi sobie co chce, a my w tym czasie bawimy się w maskowanie tego wszystkiego, zamiast podjąć jakieś działania. No co, wolałbyś, żeby pójść i zrobić rozróbę otwarcie? Możemy nie mieć wyboru, jeśli się tu zjawią. No, czy my w ogóle mamy szansę jakiekolwiek otwarcie? Przecież ile tych ich jest? Ich jest, kurczę, chyba dużo więcej od nas. Tak, ale większość z nich jest młoda i nie wiedzą, co mają robić, ani jak. Ale może znają też te nasze magiczne sztuczki? Kilku.
Tak czy inaczej musimy się jakoś przygotować. No nic, trzeba będzie się wybrać na strzelnicę. Tak, trzeba zabezpieczyć miasto przede wszystkim. No niby jak? Będziesz nocne patrole robił? Masz dostęp do kamer. No nie bardzo, ktoś ma... To miasto jest dość nieźle zabezpieczone. No to trzeba sprawić, żeby było zabezpieczone dla nas, a nie przed nami. To jest bardzo dobry pomysł. Chris, może jakieś hasła z policji? Nie mam aż takich wtyk. Zatem, jeśli coś się stanie, to myślę, że dość szybko się o tym dowiemy. Nawet bez kamer, policji. Ale tu chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli zanim się stanie. W takim razie musielibyśmy przewidzieć, gdzie zaatakują. Być może pierwszego ataku w samym Sacramento nie przewidzimy, ale kolejne będzie nam łatwiej. No, szczególnie jeżeli będziemy mieli dostęp do jakichś kamer, nie kamer. No dobrze, pomyślmy w jakiś sposób logicznie. No bo wiemy mniej więcej, kto ma gdzie domeny, prawda? No to może generalnie, no raczej atak przyjdzie z zewnątrz, z jakiej strony, tak? Pewnie z tych, może nawet bliżej, od strony rancha albo dla zmyłki, nie od strony rancha. I teraz jak zdecydować? I niestety nasze też są zagrożone, jak mi wejdą, to ja w ogóle nic nie zrobię. Co ja mam zrobić? Na wózkiem ich rozjechać? Tak byś miała buldożer. No, już wystarczy tych buldożerów na kilka dekad. Taka próba przewidzenia czegoś to też nie za bardzo. Nie musimy przewidywać, po prostu się na razie przygotujmy. No to byśmy musiały chyba więcej czasu tam spędzać. A ty mówiłaś coś, że ty chcesz klinikę otworzyć, nie? Tak, ale wydaje mi się, że nie będzie na to teraz czasu. Czasu może i nie będzie, ale generalnie no trzeba... Może się okazać, że będzie klientela. Trzeba zobaczyć, czy no trzeba częściej chyba przebywać w tych naszych domenach teraz, co Chris? Bo jak od naszej strony wejdą... Na pewno wiele zmienimy. No, możemy skończyć jak McCree i Rebecca, tak? Tak się nazywali? No lepiej tak nie kończmy. To może jednak nie powinniśmy tam być. To jest bardzo mądry pomysł, zostańmy. Centrum jest jednak bezpiecznie, tak. To nie jest dobry pomysł. No ja bym na jej miejscu okrążyłbym całe miasto na początek, więc atakowałbym którąś bocznych domen, zamiast pakować się od razu do samego centrum. No, to gdzie na przykład? Nie, nawet Mary jest zagrożona, to jest straszne. Czyli już nie chcesz po prostu siedzieć w centrum? A jaki mamy pomysł, co niby zrobimy? Nie przygotujemy się na to, jakkolwiek byś nie chciała, no nie przygotujesz się na to. Pamiętacie, gdzie artysta miał swoje schronienia? O Boże, tutaj, na północy. Jeśli był tylko zwiadem, to zapewne mieli ze sobą jakiś kontakt. Nie przypominam sobie, żeby ktoś co drugą noc chodził sprawdzać, co się tam dzieje z tymi, co zostało. To co, albo my, albo Susan? No jeszcze lepiej. No, nie wiem, no i co teraz? Przecież my nie obronimy tych naszych miejsc. Wzięli, dali żółto dziobom i pse pilnujcie, kurczę. Może zacieśnijmy więzi z tymi ludźmi. Niech ktoś nas informuje, gdy zobaczy coś podejrzanego. Chris jest detektywem, więc możemy go przedstawić lokalnej ludności. No jakbyś otworzyła tą swoją klinikę, to mogłabyś nawiązać kontakt z pacjentami, tak? A może zajęcia dla małych detektywów? Co? Słyszałaś o gówniarzu, który chciałby zostać detektywem. Nawet ja tego nie chciałem, gdy byłem młody. No wiesz, Colin! Chciałbyś zostać detektywem? Co? Czemu detektywem? A czemu nie? Wolałbym być złodziejem. Zawsze fajniej być złodziejem. Nie bawiłaś się nigdy z policjantów i złodziei? No i patrzcie, co mi rośnie. Jakbyś był detektywem, to mógłbyś zobaczyć różne miejsca spiska. Na przykład jakie? A co byś chciał zobaczyć? Chris, na przykład jakie? Powiedz mu, powiedz. Miejsca zbrodni? Sektorium? Zdecydowanie. Ale jakbym był zbrodniarzem, to też bym widział miejsca zbrodni, co nie? Ale wtedy byś musiał uciekać, a tak to możesz się im dokładnie przypatrzeć. Tak jak chciałeś zobaczyć tam miejsce z buldożerem. Ale tak to bym sam je tworzył, te miejsca zbrodni.
Byłyby takie, jak ja bym chciał. No i co mi na to powiedzieć? Wszystko to Colin mówi, wycinając z papieru kolorowego ozdoby choinkowe. Zresztą zauważacie w pewnym momencie, że te ozdoby choinkowe są trochę bardziej w guście halloweenowym. No ale... Czaszki, pistolety... Ale z drugiej strony... Bo widzisz, bo ja też rozważałam potencjalnie karierę jako osoba, która mogłaby za pomocą krwi badać, jak myślał złoczyńca. I ja nie byłam w stanie na to wtedy patrzeć i dlatego nie mogłam kimś takim zostać, bo bym musiała być zawsze na miejscu zbrodni i to badać. A jest to coś, co jest niezmiernie interesujące i można zobaczyć bardzo wiele, dużo więcej rzeczy, niż sam byś stworzył, bo na pewno byśmy cię bardzo szybko złapali, gdybym tam była. Roześmiał się, najwyraźniej uznając, że to jest jeden z takich waszych wspólnych żarcików. No nie wiem, no może mógłbym spróbować, jakbyś bardzo chciała. Widzisz? Dobra, ale powiedzcie mi, jakim cudem przeszliśmy od prób nawiązania kontaktu z lokalną populacją śmiertelników do prób namówienia tego dzieciaka, żeby został detektywem? No bo wyobraź sobie, że my z Chiyoko prowadziłyśmy parę różnych zajęć dla dzieciaków z biologii i z nauki o ciele, anatomii. I więc myślę, że pod takim względem udałoby nam się wkręcić Chrisa w lokalną społeczność. Może ktoś by nawet coś tam mu donosił. Jakby wiedział, że pojawił się detektyw na dzielni. Prywatny. Może po prostu zróbmy zajęcia z samoobrony. To już bardziej. Albo. Chociaż czy z samoobrony w jaki sposób pomoże nam zajęcia samoobrony? Będzie bardziej tematyczne, a do tego możemy... napomknąć, że wszelkie dziwne zachowania mogą zgłaszać Chrisowi. To jest bardzo dobry pomysł. Mogą być zajęcia samoobrony. Możemy je zrobić zarówno w swojej domenie, jak i w domenie Chrisa. Nie rozdwoję się. Nie w tym samym czasie. A myślę, że teraz po tym, co się wydarzyło w ranchu... Może być sporo zainteresowanych. Dokładnie. I może zróbmy też coś dobrego dla śmiertelników i zróbmy im też kurs pierwszej pomocy. Świetnie. Myślę, że to jest idealna rzecz i moment i myślę, że będzie wzięcie. Tak. Chociaż tak przykro trochę na czyjejś tragedii próbować nam się... A, nieważne. I przecież i tak wyjdzie im to na dobre i nam to na dobre. Przecież staramy się chronić ich i siebie. No tak, tak, tak. Masz rację. W takim razie znajdźmy miejsce, zróbmy jakieś plakaty, może jakieś wykupmy ogłoszenie w gazecie i działajmy. Jeszcze jakieś pomysły? Myślę, że jak zadzwonimy do szkoły, to będą zainteresowani. I fama pójdzie szybko w ruch, że jeszcze przed świętami czy po świętach? Chyba już po świętach, co? Bo tak przed świętami już nikt nie przyjdzie. Ile zostało dni do tych świąt? Dziś macie 21 grudnia. Ogłoszenie będzie jutro, 22. No to zdecydowanie po. To 27. Zajęcia sztuki walki. Dla młodzieży i dorosłych. Po świętach nie ma jakichś ferii do nowego roku? No więc właśnie i dlatego mogą być Dlatego ludzie mają wolne. Aha. Myślałam, że tak jak poprzednio, po prostu tam po lekcjach. Może niekoniecznie po lekcjach, ale możemy stworzyć jakieś proste plakaty, mogę w komputer poklikać. Może w jakimś pęcie uda się wydrukować jakieś, albo w Wordzie, Word 9.7, piękną czcionką tęczową. Comic Sansem. I Comic Sansem, dokładnie. Czy chcesz czuć się bezpieczny w środku nocy? Zapraszamy na zajęcia ze sztuk walk i samoobrony i udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia będą odbywać się każdego dnia od świąt aż do nowego roku w trybie przyspieszonym. Zapraszamy o 20 w szkole tej i tej. Tak będzie wyglądał nasz plakat. Czy ty widzisz tą czcionkę? Nie chcę jej widzieć. No ale zobacz jak ładnie! Bel pokazuje swój piękny plakat na komputerze. Na szybko zmontowany. Może ja zadzwonię do szkoły i się umówimy, a wy lepiej mi pomóżcie, bo ja też nie wiem, dla mnie priorytetem dużo większym niż ochrona tego miasta jest, jak
zachować Colina. Musimy z kimś o tym porozmawiać. Udało wam się? Coś? Kiedy? Bel, kiedy? No ja wiem, no ale teraz trzeba, to jest, kurczę, też ważne. A ja jeszcze nie mam, mam awizo, bo nie chcieli dać Colinowi, bo za młody jest, żeby mógł odebrać przesyłkę i potrzebują dorosłego. Czy ktoś od was mógłby to odebrać? Mogę zapytać w fundacji, czy któryś górnia mógłby tego zrobić. Myślę, że jak zniknie na pół godziny, to się nic nie stanie. Daj mi to. No, przekazuję. Prohint, wypisz też jakieś upoważnienie. Aha. Prohint wypisuje również upoważnienie. Nagula. Nagula. Zostawiam wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska. Może wydrukuj po prostu i zostaw wolne miejsce. Żeby to nie wyglądało... I się podpiszę. A ja przepraszam, ja też mam pytanie do mistrza gry. Słucham. W sumie na czyje imię i nazwisko były adresowane te awiza i tak dalej? Bo myślę, że raczej nie Annabel. Daj mi się chwilę zastanowić, ale myślę, że właśnie na imię i nazwisko Annabel. Ojej, jak to możliwe? Mieszkanie jest kupione chyba na twoje nazwisko, w sensie na moje i na twoje. Nie, tylko na twoje właśnie, żeby... Tylko na moje? Tylko na twoje. To było specjalnie tak zrobione, bo Belle w tym momencie zaczynała umierać dla świata. A byście nie kupowały go wcześniej? Mm-mm. Może, nie pamiętam. Belle zaczynała umierać dla świata wcześniej. W sensie jeszcze Sunshine jej pomagał. Mhm. Tak czy inaczej, listy są zaadresowane do szanownej pani Annabel Timbre. To już w ogóle jest jakaś masakra. No dobrze, daję to upoważnienie. Kseruję swój dowód osobisty i przekazuję Chiyoko. To znaczy ten... Awizem. Ten na Annabel. Tak, no ten na Annabel, no jak... Annabel to Annabel, dlatego się wolałam spytać w ogóle, co wiedzą i ile wiedzą, i to jest w sumie jeszcze gorsza informacja niż było wcześniej. W sumie nawet lepiej, że to Gul będzie odbierał. No dobra, nie wiem jak wy, ale musimy wracać do fundacji. Ja muszę iść na policję jeszcze, załatwić pewną sprawę. Jak wpadniecie na jakiś pomysł, to dawajcie znać, będziemy dalej się organizować. No dobrze, to ja będę w tym czasie dzwonić do szkoły. Jeszcze jest młoda godzina, myślę, że jeszcze kogoś złapię. Rozchodzicie się? Każdy ze swoimi sprawami. Nie umyka waszej uwadze, że ulice są wyraźnie bardziej wyludnione niż zazwyczaj o tej porze? Mimo, że jeszcze do 22 zostało trochę czasu. Mijacie kolejne dekoracje świąteczne. Tandetne święte Mikołaje, błyskające szaleńczo lampki. W sumie Chiyoko myśli, żeby coś jeszcze zjadła. Będzie to trochę trudniejsze niż zanim rozpętało się to piekło. Arvis? Hmm? Nie potrzebujesz coś przekąsić? Przekąsić bym coś przekąsił, ale czy potrzebuję, to tak nie do końca. Czyli chcesz od razu wracać do fundacji? A co, potrzebujesz, żeby ktoś ci stał na szatach? No jest gorąco, a... Jest jedno miejsce nieopodal, gdzie być może moglibyście liczyć na darmowy posiłek, prawda, Arvisie? No, jak pójdziemy do kapliczki, to można się coś napić tam. Kapliczki? Twojej? No, Bakusa. Tak, mojej. A bardzo są nać pani? Z nimi to już nie bywa. Szczególnie ostatnio. Możemy sprawdzić. Jak nic nie znajdziemy czystego, to po prostu poszukamy tradycyjny sposób. To chodźmy. Czy ja tam kiedykolwiek byłam? W kapliczce chyba byłaś, ale nie wiem, czy wchodziłaś do środka. Na pewno to było jeszcze zanim wprowadzili się tam setyci. Nie wiem, czy ty w ogóle... Ty chyba w ogóle nawet nie spotkałaś tych setytów. Spotkałam. Spotkałaś? Bo pamiętam, że Chris ich spotykał. Chiyoko też. No to mówię, że tylko setyci są. I jeszcze się ich nie pozbyłeś? No niestety, ale dostali oficjalne pozwolenie na bytowanie w mieście od Martineza. I jak od Martineza? No normalnie, no przyszli do Martineza, powiedzieli: księciuniu, pozwól nam zostać w mieście. No i pozwolił. Ale Martinez był... Ale zanim Martinez był. I to jeszcze jest ważne?
No a co, a innym się cofnęło pozwolenie na bycie w mieście? Tego co wiem, Santos nie cofał nikomu. Próbowałeś z nim rozmawiać? No tak, no. Powiedział mi, że zasadniczo Martinez dał im pozwolenie i zasadniczo on nie cofał tego pozwolenia, więc stwierdził, że nie będzie im tego cofać. Powiedział tylko, żebym się im przyglądał. Wyglądało to trochę tak, jakby odwlekał decyzję do momentu, aż dowie się, czego tak naprawdę chcą czciciele Seta w jego domenie. Co jeśli są jakoś powiązani? Nie, to chyba już paranoja. A, chyba nie. Chodźmy. Zobaczmy, co ty tam masz w tej kapliczce. Tak. Czyli oko, z twojej perspektywy kapliczka zmieniła się nie do poznania. Bardziej przypomina teraz te oświetlone na fioletowo ozdobne, pełne przepychu sale z baru Kasba. Kiedy wchodzicie do środka, wygląda na to, że zgromadzeni tutaj ludzie są w trakcie jakiegoś rytuału albo może imprezy. Trochę trudno czasami powiedzieć, gdzie przebiega granica między uniesieniem, nazwijmy to religijnym, a po prostu szałem zabawy. Gra bardzo rytmiczna, niemalże wprowadzająca w trans muzyka. W powietrzu unosi się ciężka woń kadzideł i słodkiego tytoniu. Na pierwszy rzut oka nie widzicie nigdzie Meretseget ani jej najbliższej świty, chociaż zdajecie sobie sprawę, że prawdopodobnie gdzieś jest, może po prostu na zapleczu, w którymś z prywatnych pokoi. Na widok Arvisa parę osób odwraca się, niektórzy go pozdrawiają z daleka, inni przepychają się przez tłum, żeby się z nim przywitać, i to niektórzy bardzo serdecznie, wspominając wielebnego, żałując, że tak rzadko go teraz widują, dopytując, kiedy znowu przyjdzie podzielić się z nimi mądrością Bachusa. Niektórzy też patrzą z zainteresowaniem w stronę Chiyoko, jakby może zastanawiając się, czy wielebny właśnie przyprowadził nową wyznawczynię. Co daje się też wyczuć, to to, że cała ta atmosfera luzu, rozpusty, wyczuwacie w tym jakiś fałsz. Widać, że ci ludzie usiłują w ten sposób zagłuszyć coś innego, a to coś innego to jest po prostu najzwyklejsze pierwotne przerażenie. Nie trzeba długo główkować, żeby dojść do tego, że oni wszyscy słyszeli w ten czy inny sposób, co się wydarzyło w Ranchu Cordovie. Są tym faktem przerażeni, w związku z czym próbują tu i teraz zatracić się w ekstazie. Jeżeli chcecie się tutaj napić, musicie skorzystać z Arvisowych punktów trzody. Arvisie, ty znasz tych ludzi na tyle, że zresztą też na tyle masz informacji od Meretseget, że potrafisz znaleźć takie osoby, które nie będą jeszcze pod wpływem, albo będą tylko na jakimś leciutkim rauszu. No to wskazuje je Chiyoko. Chiyoko na razie ma duże wątpliwości i próbuje się odnaleźć w tym miejscu. Czuje się bardzo nieswojo. Bardzo szybko ktoś wpycha ci w dłonie drinka, ktoś inny proponuje, żebyście wspólnie wypalili shishę. Chiyoko raczej szuka wzrokiem Arvisa, bo kompletnie nie potrafi się odnaleźć w tym tłumie, nie ludzi. No Arvis jej pokazuje, że no zrób coś ze sobą i się zakręć. Arvis tak naprawdę wskazał ci, z kogo warto się tego wieczoru poczęstować. I Lelisz po prostu zna już te osoby, ma to, tak jak wspomniałam, omówione też z Meretseget. No to próbuję się wokół tych osób zakręcić, coś tam zainteresować, pogadać. I też być może wiedzą z góry, że taka sytuacja może od czasu do czasu mieć miejsce. Odnosisz wrażenie, jakby byli znacznie mniej skrępowani od ciebie, jakby wręcz oczekiwali, że
Tak, że ktoś taki przyjdzie i będzie próbował ich nakłonić. No, dlaczego właściwie? Próbujesz stworzyć jakąś przykrywkę? Zdecydowanie tak. Ciuko się tutaj czuje kompletnie nieswojo. W ogóle żałuję, że tutaj przyszła. No, z pewnością nie jest to miejsce, do jakich przywykłaś. Może też czujesz lekki wyrzut sumienia, że jesteś, jakby nie patrzeć, z domu i klanu Tremere, a weszłaś prosto w gniazdo węży. Ale tak jak wspomniałam, możecie wykorzystać punkty trzody Arvisa, żeby tego wieczoru nasycić swój głód. Arvisie, przypomnij, ile masz trzody? 2. Rozumiem zatem, że jeden punkt pójdzie dla ciebie i drugi dla Chiyoko. No, chyba że chcę więcej. Nie, ja myślę, że generalnie Chiyoko się w pewnym momencie jednak rozmyśli. W ogóle? Czuję się na tyle źle w tym miejscu, że tak. Nawet nie potrafi się skupić na tym, na swoim głodzie. Tylko myśli o tym, że chce stąd już wyjść. A weź mi, ile masz w ogóle krwi? Znaczy ja mam sporo, bo mam cały czas 7, bo korzystałam z tych pierścieni. No bo już myślałam, że może co prawda ty próbujesz zignorować swój głód, ale twój głód nie ignoruje ciebie. Ale powiedzmy, rzeczywiście przy tym poziomie jesteś w stanie utrzymać głód i bestię, która tak naprawdę za nim stoi, w ryzach. Natomiast osoba, do której czyniłaś podchody, wydaje się nieco rozczarowana, kiedy się wycofujesz. Teraz sytuacja jakby się odwraca, to ona próbuje ciebie przekonać, żebyś jednak nie rezygnowała. Może jeszcze się zaciągniesz Shisho, a może byś chciała przejść do prywatnego pokoju. Przecież wszyscy tutaj jesteśmy tak naprawdę w tym samym celu, tylko realizujemy go na różne sposoby. Chiyoko stara się być bardzo uprzejma, ale odmawia. Widzisz rozczarowanie w oczach tej osoby. Arvisie, w takim razie pozostaje pytanie, czy ty coś pijesz? No ja miałem wypić to jeden punkt, ale jak widzę rozczarowaną osobę, to nie mogę się powstrzymać i wypijam drugi punkt. Rozumiem, że postanawiasz ratować sytuację jak prawdziwy bohater, poświęcić się i po prostu zamiast Chiyoko spełnić oczekiwania, tak? Tak jest. Czyli powiedz mi, ostatecznie, jeżeli dobrze pamiętam, jeden punkt trzody daje 2 punkty krwi na tydzień, tak? Tak jest. Czyli zużywasz, co, jeden punkt trzody, tak? Obydwa? Tak jest. Znaczy, zużyłam 2 punkty krwi, no jeden punkt trzody, tak. Jeden punkt trzody, a właśnie, zyskujesz 2 punkty krwi. Dobrze. Czy kiedy Arvis skończy się pożywiać, zostajecie na dłużej, czy... Chiyoko próbuje namówić Arvisa, że powinni stąd iść czym prędzej. Może przychodzi wam do głowy, żeby poszukać czcicieli Seta? Nie no, Arvisowi to bardziej przychodzi do głowy, żeby podnieść na duchu wyznawców. O! Wszczelić rozmowę, mowę motywacyjną. Taką ku pokrzepieniu serc. Wychwalać Bachusa i tak dalej. O tym, że najwspanialsi hedoniści wszystkich wieków najlepiej używali życia właśnie w obliczu śmierci. Tak jest. Wiesz co, jeżeli chcesz faktycznie zwrócić na siebie uwagę, wygłosić tego rodzaju przemowę, to myślę, że poproszę cię o rzut. Mm-hmm. Czy to, co robisz, jest szczere? Faktycznie chodzi ci tylko o to, żeby podnieść śmiertelników na duchu? Tak, no teraz jest sytuacja taka w mieście, że lepiej, żeby byli w lepszym stanie niż w gorszym. W takim razie poproszę cię o rzut na charyzmę i do tego albo ekspresja, albo performance, co tam masz wyżej. Mhm, to performance. I mam smooth talker. Jak najbardziej. 4 sukcesy. 4 sukcesy. To jest całkiem dobry wynik. Najpierw gromadzą się wokół ciebie pierwotni członkowie twojego kultu. Jeszcze z czasów, kiedy byliście po prostu małym, wsobnym kulcikiem, a o czcicielach Seta ani ci się nie śniło. Stopniowo coraz więcej zainteresowanych osób podchodzi bliżej, posłuchać, co tu się dzieje. Co to za zgromadzenie? I że ludzie
przytakują. Widzisz, że niektórym twoje słowa niosą rzeczywistą ulgę. Ba! Kątem oka dostrzegasz nawet stojącą gdzieś na progu korytarza, opartą o ścianę, Samantę, patrzoną w ciebie. Kiedy kończysz przemówienie, wielu ludzi chce uścisnąć twoją dłoń albo poklepać cię po plecach, albo zrobić sobie z tobą zdjęcie, albo się po prostu z tobą napić. No więc ja ich pozdrawiam, ale mówię, że niestety też obowiązki inne wzywają, że miło było się tutaj spotkać z wami, miło było spędzić czas. I zasadniczo, no też już powoli się żegnamy. Powoli wycofujecie się z klubu. Kiedy znowu spoglądasz w kierunku korytarza, Samantha nadal tam stoi. Masz wrażenie, że jest lekko zawstydzona. Ja tylko macham wszystkim ręką tak pogodnie na pożegnanie i wychodzimy. Ludzie cieszą się, niektórzy nawet oferują, że może pójdą z tobą, może cię odprowadzą do domu, no ale wypraszasz się, że dziękujesz oczywiście za ich uwagę, ale nie godzi się, aby porzucali uciechy ofiarowane im przez Bachusa na rzecz twojej skromnej osoby. No pewnie. Wychodzicie. Tak więc Arvis i Chiyoko opuścili kapliczkę Bachusa. Przypomnijcie mi, co w tym czasie chcieli robić Annabelle i Chris. Chris w zasadzie mówił, że idzie na policję, bo i tak miał tam iść, ale zmienił zdanie. I idzie do Martineza. Przynajmniej tam do jego, tam gdzie myśli, że go spotka Arden. Czy wraz ze zmianą zdania zmienił się też biegun? Tak, myślę, że trochę tak. Bo jednak to ma też związek pewien z tym wszystkim. No więc z tego, co ci wiadomo, po opuszczeniu gościny w Fundacji Tremere, Martinez wrócił do siebie do Arden Arcade. Jak spojrzysz na mapę, to zorientujesz się, że jest to jednak kawałek, aby wrócić do tej siedziby przynajmniej, którą ty znasz. Przydałby się jakiś środek komunikacji. Jak się chcesz tam dostać? Jakieś taksówki jeżdżą mimo tych wszystkich zakazów godzin policyjnych, czy... Jest godzina 20. A, no to jeszcze myślę, że jakaś taksówka. Okej. Zamiastowa będzie trochę droższa, ale... Trudno. Trudno. Dojeżdżasz do granicy Hoffman Parku. Dalszą część drogi pokonujesz piechotą. Po drodze rzeczywiście spotykacie wzmożony ruch, wzmożoną liczbę patroli. Co więcej, być może zauważyłeś, że koszty kursów, zwłaszcza poza miasto, wzrosły. Spacerujesz przez chwilę wzdłuż ogrodzenia. Czekasz, aż taksiarz odjedzie. I dopiero kiedy upewniasz się, że nikogo nie ma w okolicy, żadne oczy cię nie śledzą, wspinasz się i przesadzasz to ogrodzenie, aby znaleźć się po drugiej stronie. Pamiętasz waszą ostatnią wizytę tutaj, niesamowitą ciszę, która ogarniała całe to miejsce, zwierzęta, które próbowały się stąd wynieść, czy wreszcie truchła zwierząt? Przypominasz sobie powoli drogę do domu Martineza. Mijasz mostek, widzisz podniszczony dworek. Wygląda dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy go zostawiliście. Różnica jest tylko taka, że teraz otaczają cię naturalne odgłosy parku nocą. Drzwi do budynku są lekko uchylone. Zauważ jeszcze jeden szczegół. Ktoś tu posprzątał. Nie ma już tych wszystkich śladów krwi, chociaż w powietrzu wciąż czuć lekki odór, zagłuszony charakterystycznym zapachem detergentów. Drzwi są uchylone, ale może zanim wejdę, to jeszcze zawołam. Martinez, jesteś tu? Poczekam chwilę na jakąś odpowiedź. Jeśli nie padnie, no to wtedy po prostu wejdę do środka już.
Mija chwila i druga i rzeczywiście żadna odpowiedź nie nadchodzi. Zdajesz sobie sprawę, że być może książę Martinez po prostu przebywa gdzieś głębiej w środku, gdzieś, gdzie może nawet cię nie słyszy. Jeżeli w ogóle tu jest. No właśnie, jeżeli w ogóle tu jest. W zasadzie Rancho Cordova całkiem niedaleko tego schronienia. To prawda. Mógł się po prostu gdzieś przenieść, aby coś się stało. Miejmy nadzieję, że nie. Wchodzę po prostu, chcę go znaleźć, rozejrzeć się. Miejsce, mimo że ktoś dołożył wszelkich starań, aby je uporządkować, aby usunąć ślady wydarzeń, które miały tu miejsce, wciąż przenika dotykalna aura smutku. Nieraz słyszę się opowieści o tym, że miejsca i przedmioty zapamiętują wydarzenia, zapamiętują emocje. Wydaje ci się, że właśnie znalazłeś się w takim miejscu, że ten dworek już nigdy nie pozbędzie się tej atmosfery dojmującego smutku, poczucia samotności, straty, ale też, że te kamienne ściany nigdy nie zapomną okrucieństw, jakich były świadkami. Wnętrze jest ciemne, nie palą się żadne światła, przynajmniej nie w korytarzu i nie w najbliższych pomieszczeniach, ale wydaje ci się, że faktycznie głębiej w domu słyszysz jakąś krzątaninę. To idę tam z tym dźwiękiem. Podążasz za odgłosami, mijasz salę jadalną, w której te parę miesięcy temu odnaleźliście makabryczną scenę podwieczorku, w którym brał udział m.in. książę Martinez. Jest pusta. Jest pusta, jest starannie wyczyszczona, nie ma śladu po tamtych sprawach. Idziesz dalej i w końcu w jednym z pokojów, niezbyt dużym, takiej przytulnej sypialni z perskim dywanem rzuconym na podłogę, gdzie większość miejsca zajmuje sporych rozmiarów stare łóżko z baldachimem. Widzisz rzeczywiście potężną sylwetkę księcia Martineza. Jest on nie tylko wysoki, jest również dość słusznie zaokrąglony w pasie. Widzisz jego brodaty profil. O tej porze roku mógłby pewnie spokojnie przebrać się za świętego Mikołaja i krążyć po ulicach Sacramento. Ale nie ma na tej twarzy dobrodusznego uśmiechu. Jest raczej wyraz zagubienia czy zakłopotania. Widzisz, że pochyla się nad starą, skórzaną walizką z metalowymi okuciami na rogach. Pakuje się. W końcu wynosisz się z tego zadupia? Dopiero teraz zauważył twoje przybycie. O, proszę, proszę, proszę wejść. Niestety nie mam tu żadnego krzesła, ale możesz sobie spocząć młodzieńcze na łóżku. No cóż. Dzwonił do mnie dzisiaj Virgil. Muszę przyznać, że to bardzo miłe z jego strony, że tak o mnie pamięta. Zwłaszcza, że musiał zadzwonić kilka razy, zanim przypomniałem sobie, że dźwięk, który rozchodzi się po domu, to dźwięk telefonu i... No, żeby ta aparatura zadziałała, tak? Prawda, należy podnieść tą śmieszną rzecz z widełek, słuchawkę. Dzwonił Virgil, no i zaprosił mnie. Powiedział, że jeżeli wyrażam takie życzenie, udostępni mi apartament mojego wyboru w swojej domenie. Jakże mógłbym odmówić tak szczodrej ofercie? Tutaj może być niebezpiecznie. Tutaj się zgodzę z Reszkowiczem. Ale w zasadzie nie o tym. Nie przyszedłem tutaj sprawdzić, czy wszystko w porządku, czy się gdzieś przenosisz. Chodzi o Chiyoko, czy raczej o rozmowę, którą z nią przeprowadziłem? Chiyoko. Ta młoda dama z klanu Tremere. Tak. Bardzo czarująca osoba. Inteligentna, wykształcona. Tak. I mówiłeś jej o czymś, o piciu serca. Tak.
Nie wiem, czy przekazała wszystko, więc możesz powiedzieć, o co z tym biciem serca chodzi? Martinez wyprostował się. Zostawił walizkę, zostawił rzeczy, które do niej pakował. Przyjrzał ci się uważnie. Jest odrobinę od ciebie wyższy, ale mimo to nie czujesz się, jakby patrzył na ciebie z góry. Po czym zbliżył się w twoją stronę z wyciągniętą ręką, położył ją na twojej piersi. I kiedy to zrobił, usłyszałeś wyraźnie bicie serca. Tak jakby tłukło się pod twoimi żebrami i jednocześnie wszędzie dookoła. Co to oznacza? Twoim zdaniem? To coś niebezpiecznego. To coś, o co walczyć i zabijać się będą trzy różne strony. Trzy? Camarilla, Sabat i... Kto jeszcze? Pokręcił powoli głową. Nie wiem. Cofnął rękę. Dźwięk powoli się uspokoił. Nie wiem, ale... Jeżeli możesz je słyszeć, to może możesz też pomóc swoim przyjaciołom. Aczkolwiek, jeśli macie chociaż odrobinę oleju w głowach, będziecie się od tego trzymać z daleka. Jeśli mielibyśmy odrobinę oleju w głowach, to artysta dawno by nie żył. To po pierwsze. A po drugie, w tej sytuacji być może to jest jedyne wyjście, znaleźć to coś, zanim zrobi to Saba. Nie życzyłbym tego nawet najgorszemu wrogowi. Wydaje mi się, że się zgubiło, a mimo to wciąż tu jest. To dziwne. Skoro jestem, mam jedno pytanie. Wyczuwasz go? Gdy jesteś tutaj? Artystę, tego, który i mi, i tobie odebrał wiele. Ku twojemu zdumieniu na twarzy księcia zatańczył lekki uśmiech. Cóż to w ogóle za porównanie? Wydaje ci się, że jesteśmy podobni i przez to nie dostrzegasz, jak bardzo jesteśmy różni? Nie to miałem na myśli. Po prostu obaj coś straciliśmy i tyle. Przez niego. Pytam, czy wyczuwasz go stąd? Czy jesteś w stanie zlokalizować go stąd? Zastanowił się chwilę? Wiem tylko, że wciąż istnieje. Jeśli to wystarczy jako odpowiedź na twoje pytanie. A myślisz, że ktoś mógłby go wyczuć? Tak po prostu zlokalizować, nie wiedząc, gdzie jest inny Markawianin, może z Sabatu? Tego nie wiem. Być może, ale nie wiem, jakimi mocami władają sabatnicy. Vergil zapewnia mnie, że w Sabacie nie ma ani jednego maga. A ja nie chcę mu psuć nastroju, więc nie mówię mu, że to nieprawda. I tak okłamujemy się od lat. Każdy dla dobra tego drugiego. Ale sabatnicy również władają różnymi sztukami. Wcale nie gorzej od nas. Może po prostu mają tylko inne metody. Uważasz, że dobrze robimy po prostu czekając, aż sami do nas przyjdą? Uważasz, że to my powinniśmy przyjść do nich? Nie, uważam, że powinniśmy próbować ściągnąć im tam, gdzie dla nas będzie lepiej. Miejsce, gdzie będziemy przygotowani. Jeśli nie będziemy przygotowani na naszej własnej ziemi, to gdzie? Nasza ziemia jest... pora. Nie możemy być w każdym miejscu jednocześnie. W takim razie jest nadzieja, że oni też nie będą mogli być w każdym miejscu jednocześnie. Ewentualnie, gdyby jednak któryś z nich był w stanie wyczuć artystę, jego miejsce położenia i chciał go uwolnić, mógłby się zjawić tam, gdzie my będziemy czekać. W tym jednym konkretnym miejscu. Biedny chłopcze. Ty naprawdę myślisz, że kogokolwiek poza tobą on jeszcze obchodzi?
że ktokolwiek jeszcze o nim poza tobą pamięta? Ktokolwiek poświęca mu tyle myśli, ile ty? Naprawdę myślisz, że to, co się wydarzyło wczoraj i to, co się wydarzy w najbliższych dniach, może miesiącach, że to wszystko dzieje się z powodu ciebie i twojego stwórcy? Nie. To się dzieje z powodu tego, że nic nie robimy. Znowu. Powstrzymaliśmy artystę i paru podobnych. Co nam to dało? Wciąż czekamy, mimo że spodziewaliśmy się ataku od samego początku. I w zasadzie byliśmy pewni, że jest tylko zwiadem. Sprawdza nas. A mimo to Sabat sobie wszedł jak do siebie i Rancho jest stracone. Może to kara za naszą pychę, może to część naszej klątwy, ale czy mógłbyś spojrzeć w oczy każdemu jednemu spokrewnionemu w Sacramento i powiedzieć mu: nic nie zrobiłeś, aby to powstrzymać? Nie. Cóż, młodzieńcze, skoro już się pofatygowałeś w moje skromne progi i skoro już sobie tak miło gawędzimy, może podasz mi tamtą torbę, wskazał na szczyt szafy, i pomożesz mi tu trochę, a później odwieziesz mnie do Sacramento, co? Dobrze, i tak nie mam nic lepszego do roboty. Czy są jeszcze jakieś wątki, które chciałbyś poruszyć w tej rozmowie? Coś, co byśmy mogli teraz odegrać? Nie, raczej. Dobrze, w takim razie skierujemy teraz uwagę na Annabel. Co robisz po wyjściu gości? Ja myślę, że Belle nie jest tak może związana z sytuacją, która miała miejsce w Rancho. W sensie, no jest to straszne, ale generalnie jej myśli są dużo bardziej zajęte potencjalną stratą Colina. Dla niej jest to sprawa zdecydowanie ważniejsza i zdecydowanie bardziej warta uwagi niż tamta związana z Sabatem, na który po prostu ona teraz nie ma czasu. Zwyczajnie. Więc ja myślę, że będzie próbowała umówić się z Mary, żeby spróbować może od właśnie swojej mentorki i dużo starszym wampirem, jak sobie radzić w takich nieciekawych sytuacjach. Mhm. Prosisz Mary, żeby przyjechała do ciebie, czy...? Tak, jeżeli by mogła, to byłoby to bardzo miłe dla Belle. Masz wrażenie, że nie tylko mogła, ale wręcz chciała? Mhm. Kiedy zjawia się na progu mieszkania, dostrzegasz delikatne oznaki tego, że nie do końca może nad sobą panuje? Wszystko w porządku, wchodź. O, to właściwie ja się powinnam ciebie zapytać. Powiedz mi, nie byłaś wczoraj w Ranchu Cordovie, prawda? Nie byłam. To była tylko... Chwałaś ci, panie. No już się bałam, bo ty i ta twoja koteria... Zawsze się wpychacie w samo centrum takich wydarzeń. Cześć, Colin. No, na szczęście, szczęście w nieszczęściu, no, nie byłam tam. To była sytuacja gwałtowna i było szybko, to ja im powiedziałam, żeby biegli, bo ja zanim z tym wózkiem się zabiorę, to też trochę zajmie, więc dla mnie to nawet i lepiej, przynajmniej mogłam pomóc tutaj. Pong. Widzisz ulgę na jej twarzy, ale też po chwili wkrada się na nią jakby podejrzliwość. Tak? Pomagałaś Hong? Może też innym primogenom? No nie. Dlaczego miałabym pomagać innym? Tutaj pomagałam ze względu na to, że zostaliśmy o to poproszeni. A wiadomo, jak się pomoże szeryfowi, to potem może szeryf pomoże tobie, kiedy ty będziesz potrzebować, prawda? Aha, myślałam, że pomaganie spokrewnionym w tym mieście jest tak jakby obowiązkiem szeryfa. No tak, ale to jest takie miłe,
pomóc również szeryfowi, prawda? Od czasu do czasu. To nie jest tak, że mi zawraca głowę codziennie, co tydzień, co miesiąc. Nie, bardzo sporadycznie. A chciałam coś pomóc, bo siedzenie takie bezsensowne, kiedy połowa mojej koterii poszła tam, to było niefajne dla mnie. Aha, czyli byłaś nieszczęśliwa i pomyślałaś, że odwiedzisz Hong, a nie pomyślałaś na przykład, żeby zadzwonić do mnie. Nie pomyślałam, żeby zadzwonić do Hong, to Hong skontaktowała się z nami. A o tobie przecież, jak widzisz, dzwonię dzisiaj. Wszystko jest okej. Okay. Już ja powiedziałam, że ja już się tym zajmuję i niech oni sobie walczą z sabatem. No tak. Ja nawet nie mam pojęcia, jak ja mam niby co i co ja mam z tą swoją domeną zrobić. Mam teraz siedzieć na czatach przy granicy z wózeczkiem? O, no właśnie, przecież oni ci dali tę okropną domenę. Byłaś tam w ogóle? No, coś tam byłam, ale wiesz, no niedużo. Jest daleko i nie jest to zbyt wygodne. A jeszcze twoja jest w ogóle na drugim końcu i to jest w ogóle bez sensu. Nie no, nie, masz rację, ktoś powinien porozmawiać z Santosem i powiedzieć mu co jak co, ale to już jest debilne. To ja bym wolała mieć gdzieś obok ciebie, żeby móc w razie czego coś zrobić obok, no nie wiem. W każdym bądź razie tam nieważne, sabat, śrabat, cokolwiek. Ja mam ważniejszy problem. Czekaj, próbujesz mi powiedzieć, że stało się coś gorszego niż zrównanie z ziemią jednego miasteczka w ciągu jednej nocy? O Boże. No, chyba tak całe nie było zrównane, ale no nieważne, no wiesz co oni mi chcą zrobić? Oni... Kto? Jacy oni? Sabat? Ja nie wiem kto. To nie, chyba nie sabat. Nie, no jacyś ludzie. Oni chcą mi zabrać Colina. Znaleźli rodziców. I wyciąga, pokazuje jej te listy. I ja absolutnie nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. Z rozdziawioną buzią bierze od ciebie, tak przegląda, ale widzisz, że w sumie to się tak ślizga wzrokiem. Aha. No i co? No chyba w ogóle, po pierwsze piszą do mnie z mojego imienia i nazwiska, zanim Sunshine mi zrobił nowe. No to odeślij im swój akt zgonu. No ale po pierwsze wiedzą, gdzie mieszkam, bo przysyłają te pisma tutaj. Mhm. Po drugie wiedzą tutaj, że tutaj też jest Colin. No to trochę gorzej, to prawda. No ale tak czy inaczej, jeżeli to są śmiertelni prawnicy, no to jeżeli im odeślesz akt zgonu Annabel Timber, to nie będą mogli się już kontaktować z żadną Annabel Timber. To jest jakiś pomysł. Przecież nie będą wysyłać listów do martwej osoby. No nie, ale mogą w takim razie sobie przyjść i wejść i zabrać Colina, bo przecież tutaj nikt inny nie mieszka. Mieszkanie jest na ciebie? No jest na Chiyoko, ale wiesz jak to jest w ogóle. Ja nie wiem skąd oni wiedzą, że ja żyję i że ja tu mieszkam. Nikt nie powinien tego wiedzieć. No to jeżeli ktoś przyjdzie, to niech Chiyoko struga wariatkę, że nie wie o co chodzi, że kupiła mieszkanie, że nikt tu taki nie mieszka, w życiu nie słyszała o żadnym Colinie. Ale nie wiadomo kiedy przyjdą. I co my mamy zrobić do tego czasu? Ja nie wiem, czy my powinniśmy tutaj siedzieć w ogóle. No nie wiem, może śmierć Colina też trzeba jakoś sfingować, albo może trzeba zastraszyć tych ludzi, przekupić, zabić. Żadnych z tych rzeczy nie jestem w stanie zrobić. Sama może nie. Swoją drogą powinnaś moim zdaniem powoli już być w stanie robić przynajmniej niektóre z tych rzeczy. No ostatecznie, skoro jesteś uwolnioną, spokrewnioną, no to trzeba być przygotowanym też na takie ewentualności. No dobrze, to nie jest tak, że nie potrafię, tylko krępuje mnie sam pomysł próby zrobienia czegoś takiego. No to jest dla mnie niezmiernie trudne. Ja nie wiem, czy ja potrafię się zdobyć na to, takie coś. Mogę cię trzymać za rękę.
Tak, podczas gdy będę zabijać jakiegoś prawnika? No, podczas kiedy będziesz komponować list z pogróżkami, no wszystko jedno. Ale jakby trzeba było, to przy morderstwie też mogę trzymać za rękę. No świetnie, dzięki. To dużo daje. Takie wsparcie. Dobrze wiedzieć, że mam w tobie oparcie. No oczywiście, zawsze. No ale kim jest ten koleś, który się dopomina niby? No, czy możesz przypomnieć? Wiesz właściwie tylko tyle, że nazywa się Hubert Zantosa. No właśnie. I twierdzi, że jest prawnym opiekunem Colina. Może nie było czasu wcześniej, ale pewnie Bel by chciała coś pogoglać na temat tego człowieka. No na pewno nie było czasu wcześniej, no bo tak naprawdę rozmawialiście o tym poprzedniego wieczora, a potem było rancho. No dobrze, to poszukajmy coś o tym człowieku. Dobrze, znajdźmy go, znajdźmy. Masz rację, trzeba to zrobić na spokojnie. No, trzeba się zastanowić. Na każdego, moja droga, są jakieś haki. Nikt nie żyje w próżni. No dobrze, dobrze. To czekaj. Odpala komputer Bel i zaczyna wklepywać i szukać czegokolwiek o człowieku o takim nazwisku, imieniu i nazwisku. Może nawet jest napisana, nie wiem, jakaś firma prawnicza, która reprezentuje tego człowieka, może jakiś numer telefonu sprawdzić, czy rzeczywiście jest przypięty do tej osoby w jakichś książkach telefonicznych, internetowych. Tak, tego typu rzeczy. No to prosimy o rzut. I czym więcej sukcesów, tym lepiej. Oczywiście. To się rozumie chyba samo przez się. No dobrze, no to w takim razie inteligencja i komputer, tak? No dobrze. Wybucha mi hakerstwo. Czyli były dwa. Dwa sukcesy. Przy dwóch sukcesach dochodzisz albo do wniosku, że za słabo szukasz, albo że facet w sieci nie istnieje. O nie. Widzisz? No nic na niego nie ma. A dobrze wiesz, że potrafię już to i owo. No, nie wiem. Nie znam się na tych nowinkach technologicznych, ale gdybym ja chciała się czegoś o nim dowiedzieć, to bym na przykład wysłała kogoś, żeby porozmawiał z tymi prawnikami. Albo słuchaj, masz przecież w koterii kumpla, który jest prywatnym detektywem. Może jesteś genialna. Ha? No, wreszcie ktoś to przyznał. No przecież dobrze wiesz, że ja zawsze ci to przyznaję. No wiem, szkoda, że tylko ty. No nie, no daj spokój, no chyba nie tylko ja, co? No, nie mówmy o tym. W każdym razie, albo poproś tego swojego Chrisa, albo po prostu wynajmij prywatnego detektywa. Zresztą, tak jak teraz o tym myślę, to jest spora szansa, że może właśnie w ten sposób on znalazł ciebie. No bo jak inaczej? No to jak on może, to my też możemy. A później jak będzie trzeba, no to tak jak mówię, albo się mu wyśle odpowiednią sumę na konto, albo odpowiedniej treści list, albo może odpowiednich miłych kolegów o ciężkich pięściach. No możliwości jest sporo. W końcu to tylko śmiertelnik. No, tak, to tylko śmiertelnik. Masz rację. Co on może? Co on może? Słuchaj, w najgorszym wypadku poczekasz, aż umrze. Powiem ci, to czasami naprawdę działa. Zdziwisz się, ale czasami to, że jesteśmy w stanie żyć dłużej niż nasi oponenci, to jest spora przewaga. Pomyśl sobie, on się zestarzeje. Zapomnij może w ogóle o tym Colinie. Może nawet go nigdy nie chciał, tylko nie wiem, pewnie ma jakieś korzyści z tytułu opieki prawnej albo coś takiego, dostaje jakiś socjal czy coś. Mu się przypomniało nagle, że chciałby dzieciaka, ale jak tylko napotka na pierwszą przeszkodę, to pewnie odpuści. Zresztą ile może mieć pieniędzy, żeby wydawać się na tych prawników? Nieważne ile, my możemy mieć więcej. A jeśli naprawdę mu zależy i naprawdę go szukał? Nawet jeśli, to Mary machnęła ręką w kierunku Colina, to on nie może już wrócić. No, tego co z nim rozmawiam, to nawet nie chce, więc chyba jest okej, okay, nie? Jeśli jest to okej, okay, prawda? Oczywiście, że nie chce. No dobrze, masz rację, tak zrobię. Przede wszystkim nie panikuj, to naprawdę nic takiego. Ludziom czasami różne rzeczy. Ale myślisz, że powinnam jakiegoś
swojego prawnika zorganizować coś? Może. Poza tym najgorsze jest to, że wiesz, mój ojciec siedzi jednak w służbach i jeżeli on się dowie, że jest jakiś pozew na moje nazwisko czy coś, a ja jestem martwa, to może być słabo. Dlaczego miałby się dowiedzieć, że jest pozew na twoje nazwisko w Sacramento? Gdzie on tam siedzi? No wiesz, w tym, nad jeziorem. Tahoe? Tak, no nad Tahoe. To skąd miałby wiedzieć, że w Sacramento jest jakiś pozew na jakąś Annabel Timber? Już nie wspomnę o tym, że ludzie czasami po prostu nazywają się tak samo. No dobrze. Dobrze. Czyli mówisz, że niepotrzebnie to roztrząsam i niepotrzebnie się obawiam? Lękała się. Nie panikuj, to jest pierwsza zasada. To naprawdę tylko śmiertelnicy. Nic ci nie mogą zrobić. No dobrze. Jest mi lepiej. Dzięki, że przyszłeś. No pewnie. Podeszła do ciebie, cię przytuliła. No oczywiście, że się również Bel przytula do niej. Colin prychnął. Niezadowolony ze swojego konta, coś tam majstruje, rozkręca chyba sobie. I tak się trochę, tak się odwrócił, żeby być do was tyłem tak ostentacyjnie. Dobrze. Wróćmy zatem do Arvisa i do Chiyoko. Rozumiem, że po wyjściu z klubu udaliście się już prosto do fundacji? No tak. Z klubu, z kapliczki. Z kapliczko klubu. Chiyoko zauważa, że Arvisowi się dość mocno gust zmienił. Ma inaczej udekorowaną kapliczkę. Aha, w tym sensie. Arvis się patrzy na Chiyoko jak na kosmitkę w tym momencie. Kurde, miałaś taki dobry... taką dobrą okazję i co? Dziwnie tam jest. No i oni co z tego? Oni sami chcą, żebyśmy ich... To psuje zabawę. A jak myślisz, po jaką cholerę ja ten pieprzony kult tworzyłem? Żeby oni do mnie przychodzili do jasnej cholery, a nie żebym musiał się uganiać po całym mieście. Jeżeli myślisz, że ja wierzę w tego pieprzonego bachuza, to idź się zamień z Chrisem na rozumy. Nic takiego nie zasugerowałam, tylko... No to dlaczego nie skorzystałaś? No bo śmiertelnicy nie powinni się tak zachowywać. Samo ci jedzenie wskakuje na talerz, a ty co? No właśnie, to jest podejrzane. Tak się jedzenie nie zachowuje. Nie rozumiem, co ci nie pasuje. Wszystko jest dobrze, nikt nie narzeka, tylko ty oczywiście znajdziesz powody do... Co ja będę z tobą o tym rozmawiał, no. Trzeba było pić, póki się dało. Tyle ci powiem. Będzie niejedna okazja jutro na pewno. Tak. Chociaż Chiyoko, jakaś niewielka, maleńka część ciebie, jednak żałuje, że się nie przemogłaś i nie zatopiłaś kłów w skórze tamtego śmiertelnika. No teraz już się nie wróci, jest za późno. Poza tym chyba jednak woli się trzymać od tej kapliczki z daleka. Całkiem możliwe, że ta część, która żałuje, to po prostu twoja bestia. Uważam, że się niepotrzebnie przejmujesz. Nieważne, chodźmy, bo... Chodźmy szybciej po prostu. Potrzebują nas fundacji. No tak, tak, idziemy. Mhm. Kiedy przybywacie na miejsce, jest tam też Hongyu. Widzicie, że wszyscy Tremere oraz szeryf znowu siedzą w sali konferencyjnej. To znaczy, Tremere siedzą, Hong widać, że nie całkiem zadowolona z okoliczności. Stoi obok stołu, ręce ma skrzyżowane na piersi. Odwraca się, widząc, że zaglądacie do pomieszczenia. Chodźcie, chodźcie, wy też powinniście usłyszeć to, co mam do powiedzenia. No to idziemy. Głową daje znak, żebyście weszli za jej miejsca. Przychodzę odczytać odezwę od księcia Santosa. Odezwę mającą, jak się domyślacie, związek z tym, co się wczoraj wydarzyło. I wchodzącą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Bel, Chris, wy możecie założyć, że tej samej nocy w którymś momencie Hong odwiedziła także i was i również wam tę odezwę odczytała. Najwyraźniej jej zadaniem jest dzisiaj dotrzeć do wszystkich w mieście, a przynajmniej do wszystkich tych, którzy choć trochę się w tym mieście liczą, i ich poinformować. Co mianowicie książę zawarł w
dokumencie, to to, że w ciągu 24 godzin Sacramento zostanie zamknięte zarówno dla przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających. Dlatego jeżeli ktoś nie chce się znajdować w mieście, powinien się stąd wynieść już teraz. Po tym czasie nastąpi spis powszechny wszystkich spokrewnionych przebywających w domenie księcia. Ci spokrewnieni, którzy nie dadzą się spisać, nie będą objęci tradycją gościnności. Zostaną uznani za intruzów w Sacramento i mogą być z tego powodu ścigani. Odezwa zawiera też ostrzeżenie na temat wprowadzonej przez śmiertelników nieformalnej godziny policyjnej. Santos podkreśla, aby zwrócić na to szczególną uwagę, aby nie przysporzyć dodatkowych kłopotów Maskaradzie i Camarilli. Krótko mówiąc, żeby nie wpaść w tarapaty, nie dać się złapać przez policję. Ponadto każdy spokrewniony posiadający domenę jest zobowiązany zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed sabatem i przed innymi intruzami. A każde naruszenie integralności takiej domeny należy bezzwłocznie zgłosić szeryf Hongyu. Co za tym idzie? Szeryf ma prawo w dowolnej chwili do odwołania zażądać od dowolnego spokrewnionego w mieście natychmiastowej pomocy, bez konieczności oferowania rekompensaty pod postacią zwyczajowej przysługi. Po tym jak kończy czytać, Hong wyciąga rękę z dokumentem, tak jakby oczekiwała, że może ktoś będzie chciał go wziąć, przeczytać samodzielnie, sprawdzić, czy na pewno jest autentyczny. Widzicie z daleka zamaszysty podpis księcia. Nikt nie sięga po papier. Czy wy to robicie? Nie. Nie. A po co? Wierzymy, że to jest tam napisane. Hong wzdycha, chowa kartkę. Lord Gerszkowicz przez chwilę przygląda się jej. Poinformuj proszę w moim imieniu jego książęcą wysokość, że dom i klan Tremere służą pomocą w każdy możliwy sposób, aby pokonać wroga, wypędzić go z naszych ziem i zapewnić Sacramento bezpieczeństwo. Jestem zresztą przekonany, że jego książęca wysokość będzie chciał się ze mną bezpośrednio skontaktować w najbliższym czasie. Hong kiwnęła głową, nie skomentowała słów Gerszkowicza. Odwróciła się na pięcie, gotowa wyjść. Jeszcze sporo pracy przed nią tej nocy. Tremere zostali sami. Robi się, Chiyoko, co chcecie zrobić? Mieliśmy przejrzeć rzeczy Makkri. Chiyo też chce się później dorwać do biblioteki i przejrzeć rytuały. Czyli rozumiem, że kierujecie się do Juliana, zgłosić mu gotowość do wykonania zadania? Dokładnie. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że to, co przywieźliście z Rancha Cordovy, to nie jest żaden imponujący łup. Mieści się to... zmieściłoby się tak ze dwóch pudełkach na buty. Nadpalone papiery, parę zgarniętych losowo przedmiotów. Niektóre to są po prostu najzwyczajniejsze w świecie przedmioty codziennego użytku. To wszystko jesteście w stanie odsiać bardzo szybko. Na co natrafiacie ciekawego, to kilka zniekształconych, zniszczonych przez płomienie odbitek jakichś zdjęć. Niestety są dość mocno poczerniałe. Nie do końca widać, co się na nich znajduje. Może dałoby się ten obraz jakoś chociaż częściowo odzyskać, zrekonstruować, gdybyście nad nim popracowali nieco w laboratorium, może w swojej ciemni. Chiyoko, ty się zajmowałaś fotografią. No spróbuję coś ogarnąć. Ale wiesz, my w zasadzie ledwie się nauczyłyśmy wywołać zdjęcia. No zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. A drugie to nadpalone fragmenty notatek? Część dotyczy, przynajmniej wam się wydaje, znowu jakichś banalnych spraw. Znajdujecie rachunek za PlayStation? Ale część jest chyba napisana jakimś szyfrem.
To Arvis bierze i zaczyna się temu przyglądać. Tylko nie szyfr znowu. Nie, spokojnie, tym razem nie mam dla was prawdziwego szyfru. To była Chiyoko, a nie ja. Tak czy inaczej, nie mam dla was prawdziwego szyfru. Dlaczego? No, a grać dlaczego? Bo to nie Lloyd. My lubimy prawdziwe szyfry. Arvis stara się łamać szyfr. Czekaj, Arvis, drogi, więc tak. Powiedz mi w ogóle, jakie języki zna Arvis? Na pewno angielski. Grekę też zna. A to ty mówisz z głowy, czy masz na karcie? Grekę też znał. Grekę. Czyli angielski i grecki, tak? Przy czym grecki współczesny, czy grecki starożytną Grekę? Starożytną. Starożytną Grekę. Dobra. Ja oczywiście mu pomagam. Pomagasz mu, czy się tymi zdjęciami zajmujesz? Znaczy, żeby się zająć zdjęciami, muszę zejść do laboratorium, a chyba jeszcze nie skończyliśmy, tak? Pytam się. Może poszłaś. Nie. Najpierw rozwiążemy szyfr. A to inaczej. To jakie języki zna Chiyoko? W takim razie jeszcze dopytam. No to jeszcze dojdzie japoński i łacina. I jakieś pojedyncze słówka po francusku. Tak, rozszyfruję ci wiadomość, a tam mamo, mafi. Dokładnie tak to sobie wyobrażam. Maszeri, prawda? To by było w sumie interesujące, gdybyście rozszyfrowali notatki McCree, a to takie rzeczy. Tak czy inaczej, główny rzut będzie wykonywał Arvis. Ma prawo do dodatkowej kości ze względu na Chiyoko. Rzut będzie na... Znaczy, na pewno na inteligencję, natomiast... Wiesz co, albo Academics, albo Investigation, co tam masz wyższe. Już się patrzę. Nie chcesz się zamienić. I trudność będzie wynosiła 8. Mhm. Mam, co mam? Mam ten... Analytical. Okej. Okay. Jeden sukces. Jeden sukces? Okej. Okay. Przy jednym sukcesie zdajesz sobie sprawę, że nie jest to żaden z języków, którymi władasz. Spróbuj wprowadzić jakieś słowo do internetu. No to próbuję zobaczyć, co to za język przede wszystkim. No ale jak chcesz zobaczyć, co to za język? W sensie, jeżeli wiadomość jest zaszyfrowana, to ty jeszcze nie wiesz, w jakim ona jest języku. No ale... To nie jest tak, że ty ją odszyfrowałeś i stwierdziłeś, ojej, nie znam tego języka, tylko stwierdziłeś, że nie jesteś w stanie jej rozszyfrować, używając języków, które znasz. Mhm. No to jeszcze inaczej. Idę zapytać się kogoś, czy wie, z jakich języków potrafi używać McCree. Okay. Safro, jakich języków potrafi używać McCree? No, angielski. Aha. Na pewno. Myślę, że jest jakiś może coś klasycznego, bo jednak się zajmował tym okultyzmem, to wiadomo, że często jakieś źródła mogły być zapisywane właśnie w klasycznych językach, jakieś stare wydania. Dobra, to konkrety poproszę. Klasyczne języki, czyli co konkretnie? Łacina. Łacina, coś jeszcze? Greka może jeszcze. Greka, okej, okay. Coś jeszcze? Może masz szansę zrobić z niego poliglotę postmortem, pozwalam. Potrafił prowadzić płynną rozmowę o pogodzie w 3 starożytnych językach. Hebrajski może? Okej, okay, bardzo mi się podoba ten wybór. Bo właśnie ze względu na to, że no jakieś tam legendy, że od Kaina się pochodzi, a Kain wiadomo od skąd jest, no to ten język też się mógł przydać. A, no tak, no może czytanie Biblii w oryginale też na przykład, nie? Nie. Okej. Okay. Nie wiem, tyle może? Nie przesadzajmy. A teraz pytanie, czy ktoś to wie? Kogo się pytasz w ogóle, Arvisku?
No pytam się najpierw Juliana, później pójdę zapytać się Eris, czy ona by wiedziała. To inaczej, jak się pytasz Juliana, to Julian cię odsyła do kartoteki McCree. Mówi, żebyś sobie tam poszukał. No to jak tak, no to idę szukać w kartotece, czy jest napisane. To ja pójdę ogarnąć te zdjęcia. To rzucaj sobie, Arwisku, Wixy i Investigation. Spryt i śledztwo. Na jakiej trudności? Tu na normalnej. Ale jeden sukces. Jeden sukces. Powiem tak, chwilę ci zajęło przegrzebanie tej kartoteki i dotarcie właśnie do informacji konkretnie o tych językach, ale okej, masz to. Wiesz, że znał 4 języki, tak przynajmniej jest wpisane, z czego 3 właśnie te starożytne, łacinę, grekę i hebrajski. No to jeszcze raz wracam do tych dokumentów i próbuję porównać, czy jeżeli by wziąć jakieś hebrajskie rzeczy, to czy to coś by dało, czy nie dało. Mhm. Jak chcesz to zrobić, jeżeli sam nie znasz hebrajskiego? No tworzyć dzieła tłumaczenia hebrajskie, czy coś takiego i próbować porównywać. Hebrajskie abecadło dla młodych tremere. Tak jest. Okej, okay, jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że język hebrajski posługuje się też innym alfabetem. Ale w sumie, przecież greka też ma inny alfabet, więc trochę masz już wprawy z uczeniem się nowych alfabetów. Tak jest. No to będzie już stricte rzut na inteligencję i academics, czyli humanistyk. I to będzie trudny rzut znowu na 8. To ja sobie wydam willpowera. Okej. Okay. Bardzo chcesz zrozumieć ten hebrajski. Tak, jeden. Jeden sukces. Nie masz pewności. Bardzo, bardzo szybko się gubisz w tej hebrajszczyźnie. Jest bardzo zawiła. Albo może to kod, którego użył McCree, jest na tyle wyszukany. W każdym razie chyba nie hebrajski, ale nie możesz tego powiedzieć tak z czystym sumieniem. No nic, no na razie zostawiam to. Idę do Juliana i powiedzieć mu, co znalazłem i że na razie nie wiem, jak to ugryźć. Muszę się z tym, muszę nad tym przemyśleć. Dobrze. A co w tym czasie robi Chiyoko? Poszła do laboratorium ze zdjęciami? Tak, spróbujemy jakoś się oczyścić, powiększać, może poprawić kontrast. Czyli to będzie troszkę też takiej zabawy z odczynnikami, właśnie w robienie odbitek, tego typu rzeczy. Dokładnie. Twoja inteligencja i twoje nauki ścisłe, czyli science. Momencik. A jaka trudność? Trudność ci damy przeciętną, natomiast żeby w pełni uzyskać to, co chcesz. Aha, miałam powiedzieć, że potrzebujesz 3 sukcesów. No to mam 3 sukcesy i na inteligencję mam to discerning. Co masz? No to dopatrywanie się niepasujących albo za bardzo pasujących rzeczy. To akurat wydaje mi się, że tu nie wchodzi. Natomiast no, poświęcasz trochę czasu. Przypominasz sobie najlepiej, jak potrafisz, to, czego was nauczyła Judy. To, co wyczytałaś później może w różnych innych poradnikach. Starasz się właśnie i oczyścić te zdjęcia, i zabezpieczyć. No i właśnie wykonać też odbitki, tak na wszelki wypadek. No i okazuje się, że te zdjęcia przedstawiają martwych ludzi. Zazwyczaj takich, którzy zginęli w jakiś wyjątkowo paskudny sposób. Nie są zbyt wyraźne, nie są zbyt kompletne, więc bardziej działa twoja wyobraźnia niż to, co naprawdę widzisz. Cieszysz się, że nie widzi tego Bell, bo pamiętasz, że jeszcze nie tak dawno na podobne widoki reagowała nudnościami. A czy to jest bardzo różne od tego, co robiła Judy? Na zdjęciach Judy trudno było nieraz powiedzieć, czy dana osoba śpi, czy jest martwa. Tutaj nie ma takich wątpliwości. Oni są wszyscy martwi. Tak jak mówię, to nie były przyjemne śmierci. Najczęściej widać jakieś plamy krwi,
wnętrzności. Czasami widać też narzędzie, którym zadano śmierć. A czy ewentualnie na tych zdjęciach widać jeszcze jakieś znaki, nie wiem, na przykład coś było rysowane na ciałach? Nie są na tyle dobrze zachowane, żebyś to mogła stwierdzić. No to McCree miał ciekawe hobby. Kto by się spodziewał? Taki cichy, spokojny. Albo Rebeka. W sumie ciężko stwierdzić, które. No tak, zdjęcia nie możecie jednoznacznie stwierdzić, do kogo należały. Notatki prędzej, no bo nawet po charakterze pisma. No to chyba z tym też się przejdę do Juliana, powinien to zobaczyć. Bo jest to bardzo niepokojące. Coś mu mówisz, czy po prostu kładziesz przed nim zdjęcia bez słowa? No na razie nie będę opisywać, po prostu będę się przypatrywać Julianowi, jak on sam się będzie zachowywał. W sensie, jak zareaguje na te zdjęcia, jak już zobaczę, co na nich jest. Po co mu psuć niespodziankę? Julian spojrzał na ciebie z lekkim zdziwieniem. Wziął zdjęcia, zaczął je przeglądać. Widzisz pogłębiającą się zmarszczkę na czole. Jego ruchy stają się coraz wolniejsze. Kiedy tak przekłada kolejne odbitki, podnosi na ciebie wzrok. Masz wrażenie, że przeszywa cię nim na wskroś. Co to jest? Było w rzeczach. Widać, że nie wie, co ma powiedzieć. Czy rozpoznajemy, czy na tych zdjęciach jest ktokolwiek, kogo potarł dłonią czoło? Nawet nie wiem, jaki nadać priorytet tej sprawie. Czy jesteś w stanie ocenić, jak dawno te zdjęcia zostały zrobione? Pytanie do MG jestem. Nie za bardzo, przynajmniej nie. No wiesz, tak jak mówię, one były mocno zniszczone, nadpalone, ukryte sadzą. Nie ma na nich żadnych dat. Niestety, Julian, nie mam zielonego pojęcia, kiedy one były zrobione. Psia krew jedna. Jakby tego wszystkiego było mało. No może ty mi powiesz, co one twoim zdaniem przedstawiają. Czy jesteś w stanie to w jakikolwiek sposób zracjonalizować? Mogę ci dosłownie opisać, co widzę na tych zdjęciach, ale nie sądzę, że muszę powtarzać. Nie mam jeszcze kłopotów ze wzrokiem. Teraz pytanie. Rebeka? McCree? Jedno i drugie? Przypadek? Nie będę wydawał żadnych osądów, mając tak mało danych. Widzisz, że te słowa wiele go kosztują. Przypominasz sobie jeszcze poprzedniej nocy Rebekę wrzeszczącą coś o czarnuchach łażących po jej terenie. No cóż, zobaczymy może, co Arvis znalazł. Ten nic dodatę. No, musisz sobie zdawać sprawę też z tego, że... Tak? Nie będę o tym mówić. Pozostaje w klanie. Tak, to oczywiste. Natomiast chciałem powiedzieć coś innego. Wybacz. Chyba się po prostu denerwuję. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że czasami wiedza niesie za sobą ogromny koszt. Możesz być wdzięczna, że nie musisz wszystkiego odkrywać sama, że pokolenia Tremere pracowały na to, żebyście wy, młodzi studenci, dzisiaj mogli się uczyć z gotowych ksiąg, a nie przeprowadzając na ślepo eksperyment. Nie do końca rozumiem, do czego zmierzasz akurat w tym momencie. Widzisz, taki niewesoły uśmiech na jego twarzy pojawił się i dosłownie w tej samej sekundzie znikł. Uczennico Datę, proszę, dołącz to do akt. Opisz, jeśli dasz radę, te zdjęcia, żebyśmy mieli nie tylko ich odbitki, ale też słowny opis. Ach, do tego zmierzasz. Chiyoko kiwa głową. Chiyo, rzuć sobie percepcję z empatią. 4 sukcesy, dobra. Nie do tego zmierzał Julian. Coś chciał powiedzieć, ale nie powiedział. Zamiast tego zasłonił się swoją funkcją twojego przełożonego i obowiązkami, które przyjemne czy nie, trzeba je wykonać. O nie, teraz mam ochotę go ponaciskać. Czy to wszystko? Tak, na ten moment tak. Chiyo stoi cierpliwie i czeka. I patrzy się. Znacząco. Coś jest niejasnego, uczennico Datę? Magistrze, mam wrażenie, że
Chciałeś jednak powiedzieć coś więcej. Zawahał się. Tak, ale możliwe, że jeszcze jesteś na to za młoda. Wyczuwasz, że on w pewnym sensie próbuje cię też chronić. No to w sumie może ci oko nawet uderzy w tę nutę. Jeśli próbujesz mnie chronić i Arvisa, to jednak biorąc pod uwagę, jak jesteśmy ciekawscy, lepiej byśmy wiedzieli więcej i byli przygotowani. Nie mam skąd ten pomysł, że miałbym chronić którekolwiek z was? W końcu jesteśmy jednym klanem, przez co siebie dbamy. Nie bierz mnie pod włos. Sam zacząłeś. Niczego nie zacząłem, ja... Ej, mam się powołać na to, że jestem twoim przełożonym? Tego byś nie zrobił. Założymy się? Może jednak nie, może po prostu mi powiedz. Słuchaj, jeżeli tobie się wydaje, że Tremere doszli do tego, do czego doszli, głaszcząc pieski po głowach i karmiąc wdowy i dzieci, no to nie doszliśmy do tego w ten sposób. Czasami trzeba było, postukał palcem w fotografię, prowadzić tego typu eksperymenty. Ale już tego nie robimy. Tego nie powiedziałem. Nie robimy tego w Sacramento? Milczy. Więc po co ta cała otoczka, skoro wskazuje, czy patrzy się na zdjęcie? Czy to moralne? Nie wiem. Czy kiedykolwiek zrobiłem coś takiego? Pokazał jedno ze zdjęć? Nie aż takiego. A dlaczego oni by to robili? Nie wiem. Dla wiedzy. Nie wiem, jakimi badaniami się zajmował ostatnio McCree. Może miał nadzieję na jakiś genialny przełom. Dlaczego ludzcy naukowcy kroją zwierzęta i eksperymentują na nich, wysyłają je w kosmos, traktują chemikaliami, bo mają nadzieję na przełom. Bo mają nadzieję, że może poświęcą wiele istnień, ale przy okazji znajdą coś, co pomoże innym istnieniom. Nadal coś takiego nie powinno się robić. Mamy już tyle wiedzy. Nie jesteśmy świętymi, Chiyoko. Jesteśmy wampirami. Uderza cię to. Uderza cię to, że użył słowa wampir, a nie spokrewniony. Oczywiście, że jesteśmy spokrewnionymi, ale mamy swoje granice i się ich trzymamy. Naprawdę po tym, co widziałaś wczoraj, uważasz, że mamy jakieś granice? My, jako gatunek? To nie byliśmy my. Przecież my chcemy ich powstrzymać, prawda? Tak, chcemy ich powstrzymać. Ale możesz z wiekiem odkryć, że większość spokrewnionych nie chce powstrzymywać sabatu za to, co robi śmiertelnikom, tylko za to, co ewentualnie może zrobić nam. Oczywiście, to naturalne. Mimo wszystko to nie jest równoznaczne z tym, że my chcemy coś takiego robić innym śmiertelnikom, zamiast ich. Nawet gdyby to była cena naszego przetrwania? Czy rzeczywiście możemy przetrwać, gdybyśmy spadli tak nisko? Czy to ciągle bylibyśmy my? A czy odkąd zostałaś przeistoczona i budzisz się każdego wieczoru, uważasz, że jesteś tą samą osobą, którą byłaś wcześniej? Oczywiście, że nie, ale cały czas zachowuję swoje zmysły i rozum i kontakt. I życzę ci, żeby się zachowała jak najdłużej. Ambrose się nie przyzna, ale widziałem, jak mu ciężko. Zbyt wiele się stało w Wishhouse. Zgadzam się z tobą. I niestety nie miał wyjścia. Tak, staram się o tym myśleć. Staram się nie oceniać ani jego, ani nawet... Widzisz, że na moment zacisnął szczękę. Ani nawet Rebeki i McCree. Jest to naprawdę godne podziwu. Chociażby biorąc pod uwagę, jak oni sami się do ciebie zwracali. Nie oni pierwsi, ani pewnie nie ostatni. Ci oko prycha. Widzisz, że dla Juliana to z jednej strony trochę jest czuły punkt, a z drugiej strony coś, do czego jednak chyba przywykł. Ciebie to po prostu denerwowało. W sumie ona też ma imigranckie korzenie, więc może trochę czuła czasem jakiś ostracyzm, ale nie aż tak duży, jak... No, nie była aż tak traktowana, jak jest traktowany Julian przez niektórych.
Julian zamyślił się. Byłem za życia niewolnikiem. Do różnych rzeczy można się przyzwyczaić. Tego nie wiedziałam. Oczywiście, że nie wiedziałaś. No ale nie będziemy przecież teraz rozmawiać o mnie. Po prostu weź to i zrób to, o co prosiłem, dobrze? Jasne. I dzięki. Dzięki. To, co Arvis robi dalej z notatkami McCree? Arvis będzie chciał na początek ustalić, w jakim to jest języku zaszyfrowane. No tak, to jest całkiem rozsądna kolejność. A później, jak mu się uda ustalić, to będzie próbował to odszyfrować na podstawie tego języka. Ewentualnie szukać kogoś, kto korzysta z tego języka bardziej biegle od niego. No to teraz pytanie brzmi, jak chcesz ustalić, co to za język? Dwie opcje wykluczyłeś, co do jednej nie jesteś pewien i jednej nie sprawdzałeś. W sensie nie sprawdzałem którego? Było powiedziane, że McCree znał angielski, grekę, hebrajski, łacinę. No to grekę znał Arvis, a łacinę Chiyoko. A powiedziałam wtedy, że to nie jest żaden z języków, którymi włada Arvis. No to jeszcze mogę spróbować łacinę przepatrzeć. Czyli została ci łacina, zgadza się. No to uderz z tym do mnie po prostu, ja to rzucę, może będzie łatwiejszy rzut. Czyli znajdziesz za chwilę Chiyoko wstrząśniętą po rozmowie z Julianem, tak? Tak, ja lecę teraz do Chiyoko z tym. Dobra, ale jeszcze zanim ty, Chris, czy ty coś jeszcze będziesz chciał tego wieczoru? Może tą sprawę z policją załatwić. Dobra, to najpierw zróbmy Bell i Chrisa i potem rzucimy, czy Chiyoko uda się to rozszyfrować. Bell. No więc tak, Mary cię trochę pocieszyła, zapewniła cię, że możesz liczyć na jej pomoc, wskazała ci na parę kwestii, które rzeczywiście czynią tę sprawę nie tak straszną, jak ci się z początku wydawała. Mhm. No i tak jak zauważyłaś, rzeczywiście gdzieś tam jest jakaś zadra, coś jej w nieżyciu nie podoba. No jak słusznie zauważyłaś, to są właśnie reakcje głównie na primogenów i na księcia i na... no i w sumie na szeryf też, przynajmniej dzisiaj. No ale powiedz, na co cię ugryzło, bo widzę, że nie jesteś z czegoś zadowolona. Mnie? Chyba żartujesz. Nie, mnie nic nie ugryzło, to ja gryzę innych. No oczywiście, że to ty gryziesz innych, ale wydaje mi się, że... Czy Hongna depnęła ci jakoś na odcisk? Nie, w zasadzie nie. Widzisz, że przyznaję to dość niechętnie. A ktoś inny? Bo za każdym razem... Nie wiem, jakoś tak masz... O, ci primogeni to niedobrzy, ci primogeni tamto niedobrzy. I ja po prostu nie wiem, czy wszystko okej. Okay. Ktoś się coś zrobił, stało się coś. Bo nie wiem, jak ja ci mogę pomóc. Zawsze dla mnie jesteś, pozwól mi być dla ciebie. Zróbmy z tego rzut, ale... Tylko nie ma percepcji. Nie, spoko, właśnie nie chcę, żeby to był rzut na empatię, bo ty teraz nie próbujesz tak naprawdę sczytywać jej emocji, tylko bardziej ją przekonać, żeby się otworzyła. Więc chciałabym, żeby to była charyzma, tylko mam problem z czym? Z ekspresją. Mhm. I czy mi wybucha... Uczciwa twarz. Może być. Czyli trzy sukcesy. Mary zrobiła mocno nieszczęśliwą minę. Widzisz, że ramiona się jej przygarbiły, westchnęła. Masz wrażenie, jakby jakaś maska opadła z jej twarzy. No wiesz, teraz się już nikt ze mną w tym mieście nie liczy. Jeszcze niedawno temu byłam harpią i... Każdy, kto chciał, żeby dobrze o nim mówiono, dbał o swój wizerunek w moich oczach. A teraz co? Mam wrażenie, że to tylko pusty tytuł, albo może nawet tyle, nie? No ale to dopiero od niedawna zmieniła się sytuacja i ja myślę, że jak ten pusz w nowości opadnie, no to w tym momencie zauważą, że no...
na kogoś nie zwrócili uwagi w takim razie. Znaczy nie mówię, że nie zwracają, mówię po prostu, że może po prostu nie dostrzegasz czegoś więcej. No nie wiem, Bel. Ja mam wrażenie, że w ogóle to się wszystko ciągle zmienia na gorsze, tak? Pomyśl, już nie mówię nawet o tym sabacie, ale... Sytuacja polityczna i... No nie wiem... Lord Gerszkowicz też... Mam wrażenie, że ostatnio traktujemy bardziej jak ciężar niż jak atut. Wiesz co? Ja wcale tak nie myślę. Ja nie myślę, żeby ktokolwiek cię traktował jako ciężar. Ja z tego, co widzę, to wszyscy cię lubią i wszyscy mówią o tobie w samych superlatywach, jak ja cokolwiek słyszę. To miło, że tak uważasz. No, słuchaj, no wszystko się posypało. No musiałam zrezygnować z kariery, a teraz jeszcze jesteśmy zamknięci w tym cholernym mieście. No wiesz, no... Nie tylko ty musiałaś zrezygnować z kariery. No wiem. Wiem, że ty też. Ja po prostu starałam zmienić swoje skupienie na coś innego i dzięki temu nauczyłam się bardzo dużo ciekawych rzeczy w komputerach. I myślę, że to jest przydatne i dla mnie, i dla innych spokrewnionych. I może coś tego będzie. Ja myślę, że w tym jest przeszłość. Nie słyszałaś, że starego psa już się nie da nauczyć nowych sztuczek? No więc właśnie, więc do kogo będą przychodzić? A i kto będzie zapisywał te wszystkie przysługi, które mi spełnię innym? Nie rozumiesz, ja się już nie nauczę nowych sztuczek. No ale właśnie od tego się ma potomstwo, czyż nie? Nie mogę tak po prostu zrezygnować z muzyki. Ja wiem, no przecież ja też nie rezygnuję z muzyki. A wiesz, że mogę teraz ściągnąć bardzo dużo rzeczy? I nie muszę wcale czekać aż... Dlaczego masz coś ściągać? Nie rozumiem pytania. No w sensie... ściągać? Ubrania? Jak w klubie? Nie rozumiesz, bo teraz te utwory muzyczne, które są na całym świecie i przez to urządzenie mam do nich dostęp, ja nie muszę być w Europie, żeby kupić jakiś utwór w jakimś języku, którego nie znam. No widzisz, takie rzeczy mogę robić i ja nie muszę czekać, aż tutaj będzie wydane. Ja mogę sobie stamtąd tak, o, siup, puk, i tutaj możemy odsłuchać. Ale nie możesz w ten sposób zrobić koncertu? Nie, ale możesz w ten sposób poznać takie gatunki i takie zespoły, których nigdy wcześniej w całym dotychczasowym swoim życiu nie miałaś okazji. No tak, ale ty sama nie możesz w ten sposób wyrazić siebie. Prawda, ale jak po parunastu, dziesięciu latach, czyli w sumie stosunkowo niewielu, tak? Z tego, co mi mówią, to myślę, że potem możesz uderzyć czymś zupełnie nowym, zobaczyć, jak trendy ze spokojem się zmieniają. Może połączyć jakieś rzeczy, które są trochę tu, trochę tam, trochę siam i stworzyć zupełnie nowy w ogóle gatunek muzyczny. No tak. Tylko to wymaga też pracy, troszkę coś innego, a może w ogóle, może ja tutaj widziałam, że takie nowe rzeczy się dzieją, że można wrzucać na stronę swoje własne rzeczy i możesz być w ogóle w masce i śpiewać i nikt nie będzie wiedział, że to ty. Będziesz mogła dawać koncerty przez internet pod pseudonimem, nikt cię nie rozpozna. Ale... nasza muzyka nie działa, w sensie, no wiesz, nasza muzyka nie działa jak się nagra, nie w ten sposób, staje się po prostu zwykłą muzyką. Nie ma czegoś takiego jak zwykła muzyka, każda jest niezwykła. No wiesz o co mi chodzi, ja i ty i inne córy, jeżeli gdzieś istnieją, my mamy dar, zresztą przecież sama przychodziłaś się u mnie uczyć. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem. Nie tylko śpiewamy, my
Śpiewamy przez duże eś. No dobrze, tak, masz rację. I to nie działa na nagraniach. Nie zrobimy tego na nagraniach, ale... No nie wiem. Nie, masz rację, oczywiście, że... Muszę się po prostu uzbroić w cierpliwość. Dekada, dwie, więcej. Co to dla mnie? Przecież sama ci dopiero co mówiłam, że jesteśmy w stanie żyć dłużej niż istnieją różne przeciwności losu. No dokładnie, więc ja myślę, że nie ma co się przejmować. Po prostu jest mi teraz trochę ciężko. Wiem, mi też nie jest lekko. Dlatego znalazłam sobie nowe hobby, może też się czegoś nowego nauczysz. Nowego / starego, na przykład niekoniecznie z dzisiejszych czasów, ale coś, co zawsze chciałaś się nauczyć. Na przykład, czy umiesz haftować? Może byś się nauczyła haftowania? Haftować? I co jeszcze? Następnie zaproponujesz kurs gotowania i w ogóle ubierzesz mnie w fartuszek i zrobisz ze mnie kurę domową. Gotowania to może niekoniecznie, bo nawet tego nie spróbujesz. Ale... Chociaż założenie własnej restauracji, gdzie nasze jedzenie by do nas przychodziło po naszym jedzeniu, też byłoby intrygujące. Może. No nic, maleńka. Dzięki. Muszę lecieć. Pamiętaj, że jakby były jakieś kłopoty, to możesz na mnie liczyć. Nie przejmuj się tymi śmiertelnymi bubkami. Naprawdę, to jest wszystko do załatwienia. Dobrze. Też mnie uspokoiłaś. Też ci dziękuję. Zobaczymy się niebawem, nie? To trzymajcie się. Cześć, Colin. Colin oczywiście nie odpowiedział. Odpowiedz ładnie. Nara. Chris, w jaki sposób chcesz podejść do sprawy z policją? Ja myślałem na zasadzie drobnego podstępu, że po prostu jakiś tam kontakt miałem na ranczu. Nie ma wieści, czy w sumie oni wiedzą może coś więcej, co się tam dzieje poza tym, co w wiadomościach wszyscy wiedzą. No i czy mogą się podzielić oczywiście, chociaż trochę. Dobra, dawaj test manipulacji i oszustwa. Jej, w końcu manipulacja. Raz, dwa, trzy, ale jedynka. A sukcesy ja tu widzę. Tak, no dychy nie ma, więc nie wybucha nic. To już tak w miarę. Wiesz co, no to oni przyjmują to twoje zgłoszenie, notują tam zmyślone, podejrzewam, dane tego twojego jakiegoś współpracownika. Przy czym widzisz, że są strasznie zmęczeni, bladzi, podkowy pod oczami. No, mówią, od razu ci mówią wprost, nie wiem, jest pan detektywem, więc nie będziemy panu mydlić oczu. Szanse, żeby się ktokolwiek w tej chwili odnalazł, są tak małe. Mamy tyle zgłoszeń, zaginięć w związku z tą katastrofą, która się wydarzyła poprzedniej nocy. Tyle osób bez przerwy wydzwania. Jakby dla potwierdzenia jego słów, właśnie w tym momencie zadzwonił mu telefon, przewrócił oczami, spojrzał na ciebie przepraszająco, podniósł słuchawkę, chwilę coś porozmawiał paroma zdawkowymi odpowiedziami, zbył telefonującego, odłożył. No sam pan widzi, jak to tu wszystko wygląda. Jesteśmy, nie będę ukrywał, jesteśmy w rozsypce. Przydałyby nam się każde ręce do pomocy, tak swoją drogą, spojrzał znacząco. Ale wie pan co, no tam... Tam to się coś grubszego odwaliło. Była jakaś zmasowana akcja, ja nie wiem. Jakieś porachunki mafijne, ale nawet mafie nie odpierdalają takich rzeczy. Pan słyszał, nie? Tam jeździły normalnie buldożery przerobione jakoś chałupniczo. Ale najgorsze to ci ludzie, którzy latali po ulicach, nie? Oni po prostu, ja nie wiem, tak musieli mieć wyprane mózgi, albo byli tacy naćpani. No nie umiem sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Rzucali się chłopakom niemalże prosto zębami do gardła. Wyobraża pan to sobie? Kto normalnie robi takie rzeczy? Nie, to jest... A zatrzymali chociaż kogoś? No właśnie to jest najlepsze, że nie. Strzelali i tam mówili, że są pewni, że położyli. No, panie, no chłopaki mają lata doświadczeń, no wiedzą, kiedy kogoś zabiją, a kiedy nie, nie? No a potem patrzą i ciała nie ma, no to nie wiem, czy reszta koleżków tak szybko zgarniała zwłoki, ale...
to przecież nie ma sensu. A, poprzez to zamieszanie problem. Mówię panu, jak się to tylko skończy, to pójdzie taka fala wypowiedzeń, taka fala urlopu na poratowanie zdrowia. Tyle po prostu chłopaków dobrych będzie się musiało włóczyć po jakichś terapeutach, psychologach. No, koszmar, po prostu koszmar. Miejmy nadzieję, że szybko się skończy. No, miejmy nadzieję. Co to najgorsze jest to, że nie ma śladu, kto to mógł być. No. Tak właściwie, jak tu jestem, macie jakieś informacje na temat Huberta Zantosa? To też jest sprawa, która mnie gnębi od jakiegoś czasu. I... Mogę zobaczyć, czy jest notowany, jeżeli o to panu chodzi. On najlepiej by było. Rozumiem, że pracuje pan na zlecenie klienta. Nie będę nawet prosił o jakieś papiery potwierdzające. Postukał chwilę w klawiaturę. Przeszukuje bazę danych. Nie, nie widzę tu żadnego Huberta Zantosy. A coś więcej może pan o typie powiedzieć? Może jakoś zawężę wyszukiwanie. No właśnie, mam mało informacji strasznie na jego temat. Cokolwiek, w jakim jest wieku, gdzie mieszka, albo nie wiem, o co go pan podejrzewa. Wiem tyle, że stać go na prawniku dobrych. To niestety nie jest przestępstwo. Wiem, aczkolwiek... Mam tu jakichś Zantosów, ale to jest jakaś stara sprawa sprzed kilkudziesięciu lat, to raczej pana nie interesuje. No, w zasadzie może jakaś rodzina, po nitce do kłębka, tak? Co było? Było jakieś zgłoszenie, którego się nie udało potwierdzić. To było kilkadziesiąt lat temu, jeszcze nie było bazy komputerowej oczywiście, więc ten, kto to później przepisywał do bazy, to już przepisał tak po łebkach. Z tego co rozumiem, były jakieś skargi od sąsiadów, sprawa zamknięta z powodu braków dowodów. O co dokładnie poszło, nie wiem. I to nawet nie w Sacramento, tylko gdzieś tam dalej na terenie hrabstwa. Wiem, nawet nie będzie można sprawdzić, trudno. Jeśli chodzi już o tą aferę bliższą nam, gdybyście czegoś ciekawego dowiedzieli, to może dajcie znać. W zasadzie też będę szukał czegoś na ten temat, więc możemy sobie pomóc. Wie pan co, właściwie to nie powinienem tego robić, nie? Ale jeden z chłopaków, no mieli tam kamery operacyjne, nie? No to nagrali takie coś dziwnego. Może pan jakby zerknął, kolega, koledze, nie? Powiedziałby pan, co pan na ten temat sądził. Faktycznie, kurczę, no jakbym nie wiedział, że to jest nowiutki sprzęt, to bym powiedział, że coś się musiało zepsuć na taśmie. Dobrze, no nic tak naprawdę nie mamy, no to mogę zerknąć, co tam się nagrało. Wstał, machnął na ciebie, żebyś poszedł za nim, poprowadził cię. No, do takiego właściwie pokoju socjalnego bardziej. Jest tam jakiś telewizorek z magnetowidem, kręci się ze dwóch policjantów, piją kawę, też wyglądają na tak samo zmasakrowanych i zmęczonych jak ten, który cię przyprowadził. On też tam gestem dał im znać, że spoko, spoko, ten koleś jest ze mną. Gdzieś tam pogrzebał, spytał się, gdzie jest ta najnowsza taśma, wiecie, ta dziwna. Pokazali mu, wsunął do magnetowidu. No i rzeczywiście widzisz nagranie słabej, bo słabej jakości. Ty już wiesz, oglądając te wszystkie doniesienia, śledząc je poprzedniej nocy, że w pewnym momencie w Rancho Cordovie stracono elektryczność, więc policja pracowała w zupełnych ciemnościach. Ale co widzisz? To jest kilkusekundowe nagranie biegnącej sylwetki. Czarna sylwetka na czarnym tle niemalże. Ledwo się odcina. Widzisz, słychać krzyk ostrzegawczy policjanta, który ma obowiązek poinformować delikwenta. Słychać huk wystrzału. Widać wyraźnie, że ten strzał trafia centralnie w pierś. Widać, że tą czarną sylwetkę odrzuca do tyłu. Widać nawet chyba jakby jakiś rozbrysk. To musiało być naprawdę potężne trafienie, po czym ta sylwetka wstała i odbiegła gdzieś w drugą stronę. Tyle ci pokazał ten policjant. Dziwne, nie? No, nie spodziewałem się czegoś takiego. Powiem szczerze, że
No nie wiem, czy jest jakiś narkotyk, który mógłby może sprawić, że on jeszcze przez te parę minut, ale... No ale no, tak jak mówię, no, jakby jeszcze dostał, nie wiem, w rękę, w nogę, no gdziekolwiek, mógłbym uwierzyć, że zanim, prawda, szok, to jeszcze gdzieś pobiegł, ale centralnie tu w pierś. Macie jakąś kopię? Nie, a nawet gdybyśmy mieli, no to sam pan rozumie, no już pokazując to panu, naginam pewne zasady. Tak, myślałem, że może mój kumpel byłby w stanie poprawić jakość i zobaczylibyśmy coś więcej. A to niech go pan do nas przyśle, no. Jak się na pana powoła, nie? No, dobra, zobaczymy. Aczkolwiek no źle to wygląda na pewno. To jest masakra, no ja nie wiem, co oni tym ludziom robią, no. Żałuję, że dożyłem takich czasów. No nic, nie zawracam panu głowy, bo to w końcu pan przyszedł po pomoc do nas, a nie na odwrót. Ach, nic nie szkodzi. Problem w zasadzie wszystkich. No nic, mam nadzieję, że ten pański współpracownik się odnajdzie, no ale tak jak mówię, no niestety niczego nie mogę obiecać. No nic, dzięki. Dobrej nocy. Niech pan jak najszybciej wraca do siebie, bo to wie pan, żeby się potem ktoś nie przyczepił. Niby ta godzina policyjna to jest taka nieoficjalna, ale no, po co mieć nieprzyjemności? No? O, racja. Iż dość problemów mamy wszędzie wokół, więc... Dokładnie. Na razie. Do widzenia, dobrej nocy. Dobrze, i twój rzut, Chiyoko. Na co on miał być? Twoja inteligencja i albo twoja humanistyka, czyli academics, albo śledztwo, investigation. I ponieważ znasz łacinę, to zdajesz na szóstkach. Jej! Okej, okay, no to teraz, żeby coś wyszło. Jeden sukces. Wybuchający? Nie wiem, discerning, w sensie niepasujące. Albo za bardzo pasujące. Czy to wchodzi, kiedy próbujesz rozszyfrować coś? Jak można mieć dwie jedynki? Jeżeli jest szyfr, to ja myślę, że mogą elementy takie powtarzające się i tak dalej. No właśnie, chyba tak. Chyba by to mogło wejść rzeczywiście. Albo właśnie jakieś celowe wprowadzanie dodatkowego galimatiasu, tak. Omyłki, właśnie. Dobra, no to udało ci się odczytać faktycznie zdania zapisane w łacinie. Nie są to żadne cytaty z klasyków, nie są to też cytaty, przynajmniej tak ci się wydaje, z żadnych ksiąg. To są po prostu notatki, które McCree zrobił na własny użytek. Wspomina w nich coś o... Tak jak mówię, to jest fragmentaryczne, to są nadpalone, to są czasami pojedyncze wyrazy, ale wpadają ci w oko takie frazy jak poszukiwanie imion, ten, który rozsiewa zarazę, ten, który niesie światło, morowa panna, coś o tym, że świat jest skazany na zagładę. Dogadałby się z Martinezem. Coś o jakichś istotach zaklętych w sercu ziemi. Kolejny element. I najświeższy wpis mówi o tym, że coś potężnego wkroczyło do Sakramentu. Jakie to wszystko jest porąbane. To co, mówisz, że to jest łacina, tak? No dobra, to przynajmniej wiem, czego się czepiać. Będę siedział i to rozszyfrowywał dalej. Myślisz, że McCree i Martinez mogą mieć podobne halucynacje? Znaczy, mogli mieć. Słuchaj, już teraz sam nie wiem, co mam myśleć, a czego nie mam myśleć. To dokładnie ten sam stan, co ja mam. A co z tymi twoimi zdjęciami? O, to też jest mocny kaliber. Idź zobaczyć. Są zarchiwizowane. Mhm. Może on w tych ciałach szukał tego serca, co to jest. To co, w tym miejscu przerwiemy naszą sesję, naszą kampanię. O nie, w takim miejscu. Właśnie po to, żeby tak nasi słuchacze znowu chcieli się z nami spotkać. Dobra, dziękuję bardzo wam za grę, dziękuję też za uwagę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.